Przed wami szyderczy skrót filmu o szokującej kolacji, za którą goście zapłacą najwyższą cenę. Nie pochwalą się na Instagramie. Bardzo proszę o niefotografowanie naszych dań. A teraz kucharz doda coś od siebie. No, God, please, no! Gdzieś w wędzarni płuc Tyler ruga wypożyczoną swoją ukochaną dziewczynę, żeby zgasiła peta, bo popsuje sobie paletę przed fancy korytem, na które zjeżdżają się bogate ch**e z korpo, dziadek, którego Margo rozpoznaje, a nawet sama Lillian Bloom. O, ja pierdolę. Lillian Bloom. Ja pierdolę. Nie kojarzy jej. Która jako znana krytyczka kulinarna odkryła Słowika, legendarnego szefa kuchni, do którego jadą właśnie żreć, sadzając dupę na łajbie, gdzie witają ich przepiszną ostrygą w emulsji Mignonette. No ale tak bez ketchupu? Po której bestia puszcza z podniecenia swoją emulsję, tłumacząc wieśniarze, że on wie lepiej, co czują jej kubki smakowe, bo się zna. Po czym docierają na pobliską wyspę, gdzie leży drzewo, które może mieć później zaskakujące znaczenie, ale nie będzie miało. A gdy bramkarz sprawdza listę gości i okazuje się, że przyjechała jakaś inna brocha, ewidentnie niezachwycona oprowadza fajfusów, pokazując widowiskowy połów przegrzebków, lokalne zielsko, a nawet pstułki. Lubicie pstułki? A gdy jeden z korpo szczurów pyta, czy rozpęta się piekło, jeśli będą wędzić o dzień za krótko, wiedźma odpowiada, że wtedy bakterie przenikną do krwioobiegu konsumenta i spowodują porażenie mózgowe, a na końcu śmierć. Czyli nie będzie dokładki? Po czym trafiają w końcu do żarłodajni, gdzie kucharze układają właśnie Tetrisa, a Tyler z prawie widocznym wzwodem wypytuje o Słowika, który gapi się później w jego stronę zły, że przyszła z nim inna dziewoja, bo jest ruda, tak? Po czym nadjeżdża Anus Bush, czyli prawie przystawka składająca się z podgrzanych gumek kulek przykrytych dziurawą papą obsypaną okruchami gumki do ścierania. Mam nadzieję, że jest bez glutenu. A podczas wżerania chamiszcze agresywnie zabiera Margo marynarkę, gdy terrier filozofuje, że to, co robią sportowcy, muzycy czy malarze, jest gówno warte. Ale szefowie kuchni grają surową materią życia i śmierci, tworząc prawdziwą sztukę. Wyciągnąć od frajerów 6000 za kawałek papy to rzeczywiście sztuka. Po czym Voldy upewnia się, że kisiel już doszedł i wyłazi do gości, strzelając z bata ręcyma i zapowiadając, że w ciągu najbliższych kilku godzin dostaną bardzo zróżnicowane koryto, prosząc jednocześnie, żeby nie jedli. Bo to dla gości, więc tylko się delektowali i spuszczali nad każdym pierdolonym kęsem, akceptując wszystko dookoła i wybaczając. Czyli wszyscy dzisiaj zginą, prawda? Po czym wjeżdża pierwsze danie, składające się ze śmieci wyłowionych na brzegu, jakiegoś zielska i twarogu ze spermy jednorożca. A tamten dalej pierdol. I że wszystko, co tu się wydarzy, jest bez znaczenia w porównaniu z tym, co dzieje się na zewnątrz, w naturze. Jeśli masz na myśli fabułę tego filmu, to w sumie... Na co Tyler beczy ze wzruszenia jak a przejmując się, że mógł wcześniej zirytować swojego idola. Ale Margo stwierdza, że jest tylko jego klientem i nie ma znaczenia, czy go lubi, czy nie. Chcesz mi powiedzieć, że nie kochasz Tylera, mimo że ci płaci? Po czym Sławomir znowu smaga ręcznym batem, rozwodząc się tym razem, że chleb to od tysięcy lat pokarm dla biedoty, dlatego oni go nie dostaną. I na stoły wjeżdżają same akwarele, na widok których jeden z korpofiutków nie wie, jak zareagować. Do jego mózgu chyba dostały się tamte bakterie. I gdy czytają, jakiego chleba nie zjedzą, pani pretensjonalna prycza zauważa, że emulsja z zupki chińskiej się rozwarstwiła, więc pławik podsyła jej całą michę. Chyba nie do końca łapie, na czym polega jego praca. A gdy korpolutki nalegają, żeby dostać chleb, czarno-biała Azjatka im odmawia, nawet gdy grożą jej swoimi potężnymi znajomościami. Potrzebujecie znajomości, żeby dostać chleb? Gołębie sobie lepiej radzą. Po czym szepcze na ucho jednemu z kutasiarzy, że zjedzą mniej niż by chcieli i więcej niż im się należy. Właśnie stałaś się wrogiem numer jeden wszystkich babci. A gdy Margo gardzi swoimi farbami i Tyler po nie sięga, zasrany wieśniak strąca kieliszek, przywołując samego spławika, który czepia się rudej, że nic nie żre, ale ta go spławia. Bo jest spławikiem, łapiecie? Plum. Więc czubek lezie do starej torby i przykłada do niej łeb, a gdy Margo gapi się znowu na dziadka, jego żona, zwracając na to uwagę, sugeruje, że jest podobna do ich córki, ale siwy upiera się, że wcale nie. Oj, chyba odjeb...
jakiegoś konkretnego kalafiora. Po czym trzecie danie Voldy nazywa wspomnieniem, opowiadając, że gdy był małym pojebem, we wtorki zawsze było tako, a ta tutaj stara baba to jego stara, którą pewnego wtorku jego stary dusił po pijaku kablem od telefonu, więc Słowik wbił mu w udo nożyczki, żałując teraz, że nie dźgnął go w gardło. I co, podawałbyś teraz gardła kurczaka? Przestań. Więc na stoły wjeżdżają utka z dodatkiem nożyczek, a do nich placki tortilli z laserowo naniesionymi obrazkami, przedstawiającymi restauracje, które zostały zamknięte przez brochę, stop klatki z tego filmu, gdy Tyler robił nielegalne zdjęcia. Musiałeś robić zdjęcia swojego fiu... A gdy kutasiarze widzą potwierdzenia swoich przelewów i pytają o nie Elzę, odpowiada, że to dowody wystawiania przez ich korpo fałszywych faktur. Więc oczywiście grożą jej, że jutro restauracja będzie już zamknięta. No do 12 co najmniej, kretynie. Ale na spokojnie ich zlewa i odchodzi, gdy żona dziadzi znajduje foto z nim i jakąś młodą niuńką, ale zapewnia ją, że to jakieś fotomonto. Jeśli Jezus zostawił taki obrazek na tortilli, to już się nie wykręcisz. A gdy Tyler przejmuje się, że powinien przeprosić Spławika za zdjęcia, Margo bez pytania próbuje odesłać ich danie i wstępuje w niego bestia, która pstryka palcami i nazywa ją dzieciakiem. Jak możesz tak traktować swoją kurę? Więc Mango się obraża i wychodzi do sracza zapufać, gdzie przy okazji widzi typa popylającego do lasu ze skrzydłami. Po czym nachodzi ją bezczelnie Słowik, dopytując, dlaczego nie je obiadku. A zrobiłeś jej samolocik wlatujący do buzi? I żądając podania wrażliwych danych, twierdzi, że nie powinno jej tu być. Ale zlewa go jak zlewo zmywak i wychodzi. A przed kolejnym daniem rozkładają na podłodze plandekie, na której Spławik zaczyna kolejny wykład, ale korpo mu przerywa, pytając, co tu się odwala. Po czym zostaje od razu usadzony z powrotem, twardo mu nic nie powiedział. Po czym Voldy przedstawia swojego zastępcę, gnojąc go jak szmatę, że nigdy nie będzie tak wybitny jak on. A później daje mu dwa buziaczki i kolega przedstawia gościom danie pod tytułem bałagan, strzelając sobie w łeb. O mój Boże! Taki nieugotowany? Co wszystkich szokuje na jakieś 10 sekund, ale szeryfu przekonuje, że to część widowiska i wszystko jest spoko, po czym wjeżdża danie i dżeryja, żeby jedli, ale starsze państwo próbuje uciec. Jak to zapłaci? I zostają zatrzymani, więc dziadzia przekonuje żonę, że weźmie to w swoje ręce, na co Elze pyta go, w którą dokładnie i obcinają mu palucha. Czyli gdyby tego nie powiedział, to nadal miałby palec? Ups! Na co wszyscy znowu są w szoku przez kilka sekund, ale wciąż siedzą przy stołach, bo to nadal za mało niepokojące, a Spławik zaprasza Mango do kuchni, gdzie upiera się, że musi określić, czy powinna umrzeć z kucharzami czy z pajacami, dając jej 15 minut na decyzję. A gdy Ruda pyta, jakie to ma znaczenie, skoro i tak zdechnie, Spławik odpowiada, że wszystko w tej kuchni ma znaczenie. Dopiero mówiłeś, że nic tu nie ma znaczenia, hipokryto. A tymczasem geniusz Skorpo obmyśla genialny plan kilka razy krzesłem w witrynę i powrót na miejsce, po czym szefu prowadzi Q&A i goście pytają, co się tu za przeproszeniem dzieje. Do chuj. Na co odpowiada, że są jakby składnikami konceptu degustacyjnego, więc Zgret prosi, żeby chociaż wypuścili jego żonę, bo na pewno poradzi sobie sama na wyspie w środku nocy, ale szeryfu przepytuje ich, ile razy u niego byli i jakie danie ostatnio jedli, czego oczywiście nie pamiętają, bo ludzie tacy jak oni są po prostu starzy, a jeden z korpusów wymądrza się, że tak naprawdę to nie jest lokal Słowika i Voldy przyznaje rację, że Doug Werick jest właścicielem wyspy i restauracji, ale sytuacja trochę się zmieniła, bo teraz on stał się jego własnością. Dobrze, że ten temat też poruszyli, bo by tam wisiał. A gdy propozycje łapówki, żeby przerwał to szaleństwo, zawodzą, niepełnosprytny przypuszcza atak na drzwi i wypierala się na swój tępy ryj. Po czym Sławomir wydziera się, że jego były właściciel śmiał zasugerować użycie w kuchni zamienników. Co za potwór. Więc każe go zanurzyć i delektuje się jego cichnącymi pod wodą krzykami, stwierdzając, że teraz jest wolny. Właśnie tak wyglądacie, fantazjując o pozbiciu się szefa. Po czym mija czas na decyzję Margo, która stwierdza, że zaiste nie powinno jej tu być, a szeryfu decyduje, że dołączy do niego, bo od razu rozpoznał, że też jest z branży usługowej. Dlatego przepytywałeś ją przez
przez cały film, kim jest, aha, i drąży, skąd zna starego pryka, na którego jopi się cały wieczór, więc wyjawia, że płacił jej za udawanie jego córki, gdy się brandzlował, i powtarzanie, że jest dobrym człowiekiem. Brzmi na fantastycznego człowieka. Po czym oboje wyznają, że lubili wykonywać swoje usługi, ale Slovik lata temu stracił chęć gotowania dla innych i bardzo mu tego brakuje. Niedługo będziesz gotował dla diabła, nie przejmuj się. A później zabiera całą Ferajnę na zewnątrz, gdzie jego podwładna opowiada, że 3 lata temu próbował ją zerżnąć, ale go olała, tak jak jego kolejne podboje. Próbujesz nam zaimponować? I przedstawia danie pod tytułem Męskie Szaleństwo, wbijając nożyczki w udo szefa, który ją przeprasza i ogłasza, że faceci mają teraz szansę uciec. Logiczne przejście. Więc wszyscy cisną do lasu i po 10 sekundach ucieczki zostają bez problemu złapani, wracając z powrotem do stołów. Przynajmniej przewietrzyli suty. A dupa gwiazdy filmowej wyznaje, że go okradała, a on, że o tym wiedział. A ona, że wiedziała, że on wie. Po czym typ wyznaje, że wystawił jej negatywną opinię dla Sony, a ona wyznaje, że też wiedziała. I my teraz też wiemy. Super! A przed kolejnym daniem spławik siada na Tylera, który przyznaje, że zanim się tu znalazł, wiedział, że wszyscy umrą. I świadomie przyprowadził płatne zastępstwo za swoją dziewczynę, która go rzuciła, więc Margo się na niego rzuca. Jesteś zazdrosna, że miał dziewczynę? Głupia jakaś. Po czym szefu, podpuszczając teriera, że jest takim ekspertem od papu, nakłada mu fartuch i każe gotować. Co idzie mu wybitnie ch**owo. A po uświadomieniu mu, jakim jest pozerem, szepcze coś na ucho i odchodzi jakiś smutny. Nie przejmuj się, na pewno wszystko się Oj, a może jednak nie? Po czym spławik zamiast Elzie każe Margo przynieść beczkę z wędzarni, a gdy już ma strzelić ręcyma, gwiazdeczka mu przerywa, zaczynając się coś jąkać, że to wszystko trochę nie fair. No już nie przesadzaj. Więc Sławomir tłumaczy mu, że poszedł kiedyś do kina w pierwszą od miesięcy wolną niedzielę i zdecydował się na film, w którym tamten występował i nie spodobał mu się. A myślałem, że ja jestem surowy. Na co gościu przyznaje mu rację, ale co z jego dziewczyną? Więc spławik pyta ją tylko, czy brała studencki kredyt i gdy odpowiada, że nie, stwierdza tylko, że umrze, to jest fair. A Margarina tymczasem znajduje beczki, a przy niej nóż, więc zakrada się do daczy spławika, otwierając tajemne drzwi. Gdy nagle pojawia się Elza, zazdrosna, że to nie ona została wybrana do przyniesienia beczki, o co ona prosiła w liście do Mikołaja. I trzymając w łapie kosę, odgraża się Rudej, że nie da się wygryźć i atakuje ostrzem zszokowaną Margo. Też byłem pewien, że pokroi tylko ziemniaki. Po czym kotłują się o życie tam, gdzie ich miejsce, aż w końcu Mango niechcący przebija jej gardło. A chwilę później podziwia w tajnym pokoju fotomontaże z kariery spławika, nagle zauważając radio. O, zajebiście, włącz jakąś eskę rock, cokolwiek. I gdy korpo szczur dostaje krwawy tort urodzinowy, wraca z beczko i siada na miejsce, a spławik stwierdza o sobie, że jest potworem i dziką. Ej, ona też jest dziką. Ale zbieg okoliczności. Jednak to, co robi dziś, jest czyste jak czysta 30. Popisuje się, że nie musi używać rękawic do wyjmowania sernika z piekarnika, twierdząc, że już nie można go skrzywdzić. Ta? To kopnij się w jaja, zobaczymy, jaki kozak. Po czym nagle przypływa straż wezwana przez Margo, więc na szybko wszystkich pudrują, żeby się prezentowali, a gdy strażak wchodzi, nikt się nie przyznaje, że wzywał pomoc. Jakie nieśmiałe towarzystwo. Ale gdy rozpoznaje ex-gwiazdę i dostaje autograf, zauważa na nim prośbę o pomoc, więc wyciąga pukawkę, każąc spławikowi klęknąć z ręcyma za głową i wszyscy są w niebo wzięci. Ale chwilę później wybawca podpala tylko świeczkę i okazuje się, że to jeden z kucharzy. Wszystko się to klei jak gówno do buta, a spławik stwierdza, że Margo zdradziła ich zaufanie i jest jednak tylko konsumentem. Ale gdy przygotowują ostatnie danie, nagle ją olśniewa i strzela ręcyma z bata. Oho, czas na przemądrzałe przemówienie. Stwierdzając, że nie smakuje jej to jedzenie i chce je odesłać z powrotem do kuchni. Nie masz nic na stole, kretynko. I zarzuca spławikowi, że nie gotuje z miłością, ale odpiera, że zawsze z nią gotuje, bo każdy wie, że to najważniejszy składnik. Czy ja oglądam Kung Fu Pandę? Ale dalej go wyjaśnia, twierdząc, że gotuje z obsesją, a nie z miłością i nawet jego gorące dania są zimne. Ooooooo. A jako kucharz nie spełnił swojego jedynego zadania, podania smacznego jedzenia. I co najgorsze, nadal jest głodna, stwierdzając, że ma ochotę na cheeseburgera, więc nagle, czując radość z gotowania, spławik przypala jej przepisznego serburgera. Nie ma to jak opier...
pić trochę węgla, który bardzo jej smakuje, ale stwierdza, że reszty nie zje i pyta, czy może wziąć na wynos, więc psychopata, nie mając wyjścia, pakuje go jej i wypuszcza. Czyli wystarczyło zachować się jak spasiony Amerykanin, żeby przeżyć, a reszta dostaje upominki i wszyscy grzecznie płacą, po czym szefu zapowiada, że staną się teraz częścią jego arcydzieła i ekipa szykuje ostatnie danie, nakładając na spokojnie siedzących gamoni ubrania z pianek i czapki z czekolady. Walczą do samego końca. A gdy margaryna odpływa łajbą, spławik sięga po rozżarzony węgiel i po filozofowaniu, że czas zacząć od nowa, z czym nagle wszyscy są spoko, wyznaje miłość swojej ekipie i podpala nadzieję razem z restauracją, która eksploduje, gdy Margo nonszalancko wpierdala serburgera. Mam nadzieję, że go zatruł. Moja prawdziwa ocena tego filmu to 4 na 10, a szyderczy tytuł to... Kuchenne rewolucje. Mortal Kombat. Przed wami! Szyderczy skrót filmu o doktorku, który próbuje się uleczyć, ale zamiast tego otrzymuje super moc bycia bąkiem. A teraz siorbniemy soku z asystentki. No, God, please, no! Gdzieś przy wydechu z diesla maszynista parkuje peptipopter przy jaskini, gdzie doktor Michał każe rozstawić firankę, po czym bierze maczetę i nacina łapę, zwabiając setki małych Batmanów. I ty jesteś uznanym naukowcem, głąbie? A 25 lat wcześniej w ośrodku dla ukrwionych inaczej dołącza do niego gówniak z podobną chorobą, przedstawiając się jako Lucian, ale Michael i tak nazywa go Milo, bo jest małym, nonszalanckim po czym zafunflowują się i razem bawią, ale gdy podajnik wiśniówki nagle nawala, Michał natychmiast interweniuje sprężynką od długopisu, ratując mu życie, na co doktor Nicholas od razu proponuje mu szkołę w Nowym Jorku dla geniuszy. Powiedział, że jest zdolny, ale nie, że aż tak. Więc bez namysłu sra na Milosza i zostawia mu tylko list, obiecując, że znajdzie dla nich lekarstwo. A gdy papier wylatuje mu z łapy, schodzi na dół zebrać oklep od nietolerancyjnych Rzymian. Jezus wam nie wystarczał, co? Ale na szczęście ratuje go doktorek, który nie starzejąc się nawet o milimetr, 25 lat później przemawia podczas jego odebrania Nagrody Nobla za wynalezienie sztucznej krwi, której nie odebrał, bo teraz jest dużym nonszalanckim i sponsorowany przez Milo, z którym nadal się funfluje, pracuje nad lekiem, mieszając ludzkie DNA z nietoperzym, co jak wiemy zawsze się dobrze kończy, po czym wszczykuje eksperymentalną dawkę swojemu nieopłacanemu stażyście, który od razu zdycha, ale gdy jedna z pacjentek dostaje ataku odwracania uwagi, Martyna, widząc żywą mysz, ogłasza, że eksperyment jednak się udał, bo jeśli pacjent przeżył, to nie ma innej opcji. Michał odwiedza doktora Kto, którego zabiera na wspólne kusztykanie i przekonuje, że jest blisko odkrycia leku na ich chorobę, ale eksperyment będzie niebezpieczny, nielegalny i bardzo drogi, więc bezmyślnie daje zielone światło, tak jak producenci na ten film. Wypływają na wody międzynarodowe, bo do tej pory eksperyment Morbiusza był nielegalny, ale teraz jest jeszcze bardziej. Gdzie po zaliczeniu levelu w Tetris przechodzą oczywiście do testów na ludziach, zaczynając oczywiście od samego Morbiusa, bo każdy czarny charakter musi uzyskać swoje zasrane moce przez nieudany eksperyment na samym sobie, ale zanim niuńka wstrzykuje mu serum, daje jej origami, żeby pały później go miały łatwiej znaleźć. I po wszczyknięciu soczków kręgosłup zaczyna go telepać, bo nie zamoczył mordy od samego rana, a gdy przygasają kinkiety, na dół złazi jeden z cyngli i okazuje się nagle, że Morbiusa nie ma. O mój Boże, zamienił się w fotel! Więc oczywiście włażą do środka, jak zasady BHP nakazują, a gdy widzą, w co się przemienił, Martyna każe nie strzelać, więc cyngiel natychmiast strzela i zostaje zabity. Nie słuchałeś, przygłupie. Po czym Michał zamienia się w rozwścieczonego bąka i napierdala ryjem o szybę, a gdy zjawia się reszta uchwytów na karabiny, jeden odpycha Martynę z całej repety i odcina jej zasilanie. Powiedziała wcześniej, że ma małego siusiaka? A Morbeusz wyskakuje przez szyby i widząc, że pobili mu dupkę, morbuje w zwolnionym tempie, zażynając wszystkich dostępnych statystów, ale tak, żeby nie było widać krwi, bo kategoria wiekowa, po czym budzi się wstrząśnięty, widząc, że zaspał i oczywiście zdejmuje koszulkę, przeglądając się w lustrze, bo pierwsze, co robisz po wymordowaniu całej załogi,
załogi to oglądanie swoich napuchniętych wentylów, a później ogląda replay ze sobą w roli głównej, puszczając bełta, po czym wzywa pomoc i po zabraniu pozostałych fiolek ze sterydami wskakuje do wody, zostawiając nieprzytomną Martynę. Bo jego nie mogą tam zobaczyć, ale asystentkę, która ewidentnie z nim współpracuje, już tak. Nad ranem pojawiają się agenci FBI, a wśród nich Roman z Szybkich i Wściekłych? Nie, no bez jaj, on tu tylko sprząta, tak? Po czym okazuje się, że nagrania z monitoringu zostały wykasowane, a Romek znajduje origami, bo tylko dlatego Michał je robił. A on tymczasem w kapturze, czyli totalnie incognito, wchodzi sobie na oddział intensywnej terapii, gdzie Martyna intensywnie chrapi i po przeprosinach wychodzi. W ogóle przylazłeś. Po czym ledwo dociera na swoich kikutach do laboratorium, gdzie wali z gwinta udawaną krew i czuje się tak wspaniale, że lata po sali jak szczochrany szympans. Już się naćpał. Podniecając się do dykta fiutu, że nietoperze traktują go jak Batmana i dostał pakiet z ucholokacją. Po czym zamyka się w akwarium, sprawdzając, co się stanie, gdy wiśniówka przestanie klepać. I akurat pojawia się doktor No, więc rysuje mu SMS-a, żeby podał mu krew. Niełatwiej było powiedzieć. A gdy po wyżłopaniu robi mu się lepiej, Milo błaga go, żeby odpalił mu trochę lekarstwa, bo średnio ma ochotę zdychać. Ale Michaś upiera się, że to przekleństwo i każe mu wypierdalać. Masz rację. W końcu sponsorował ci tylko wszystko, więc nic mu się nie należy. Morbine zaczaja się na swoją asystentkę i wysysa ją do sucha. A gdy Michaś widzi po niej rano tylko pogiętą butelkę, zabiera prowiant na drogę i rusza ku przygodzie, ale zatrzymuje go Roman i Ned Flanders, bo pewnie szukali sracza na planie, którzy zaczynają go cisnąć, że był na statku z trupami, jak gdy próbują go zakajdankować, ucieka, wlatując błyskawicznie na dach, gdzie porywa go wiosenny wiatr, a po udawaniu Neo okazuje się, że Romek celuje mu już w łeb. Pojawił się tu podejrzanie szybko i wściekle. Gamonie przesłuchują go w pierdlu, ustalając tym razem, że lubi origami i jest głodny. Zacznijmy od tego, że w ogóle nie chcemy cię widzieć, po czym odwiedza go Miłosz, udając prawnika, i przekonuje, że muszą go stąd wydostać za wszelką cenę, bo wie, że nie mógł zabić tamtej kobiety. A skąd? A gdy ich intymne widzenie się kończy, wysrywa mu po cichu winiacza, zostawiając też laskę. I do Michacza dociera, że wziął jego serum i to on zamordował jego asystentkę. Więc sadzi z gwinta, uciekając z pierdla w postaci pomarańczowego pierda. Pisałem to zdanie. Podczas gdy Milo nie podoba się, że gazeciarz jest uprzedzony do Morbiusza, więc go zabija. A dzięki echo nawigacji Michał, co w dupę wpychał, kojarzycie? Znajduje go, próbując przekonać, żeby zluzował portki i napił się melisy, ale tylko się bardziej irytuje i zaczynają się ganiać po tunelach i zjeżdżać schodami. Po czym Milo drżeryja, że ewoluowali. Kolejny czarny charakter, który uważa, że jego transformacja to następny krok w ewolucji? Olcie się, lenie. Pojawiają się pałe i na chwilę ich zatrzymują, z czego jeden jest brzuchomówcą. Ale Miłosz się transformuje i wszystkich morduje, grając w kręgle i tańcząc jak idiota. Po czym próbuje przekonać Michaela, żeby do niego dołączył. A jaki jest na to najlepszy sposób? Nieuzasadniony strzał na mordę. Gdy Miłosz biegnie do niego jakieś 3 miesiące, odkrywa zbliżającego się Bąka i wskakuje przed nadjeżdżający pociąg, lecąc przed nim i uciekając. Powiedziałbym, że to idiotyczne, ale chyba nie muszę. Doktor Kto podgląda później z miną zboczeńca Martinę, która oczywiście siedzi przy samym oknie, a kolejnego dnia śledzi ją detektyw Flanders, ale mu ucieka. Co za emocjonujący wątek. I w autobusie okazuje się, że siedzi z nim Michaello, który zawsze jeździ tą linią i tłumaczy jej, że to nie on zabił pielęgniarkę i pały, tylko Milo, którego muszą razem powstrzymać. A od czego najlepiej zacząć? Od kawusi, kur... Idą do kawiarni, niepotrzebnie przedłużać film, ale Michał słyszy swoim sokolim uchem, że dwóch łobuzów przyszło przetestować swoje podrabiane banknoty i rzucają, że muszą już wracać do laboratorium, więc rusza za nimi pod Zalając po drodze krew od sanitariuszy, którzy, jak wiemy, zawsze zostawiają torby na schodach, po czym włazi do ich laboratorium i łamie szefu paluszki, przedstawiając się jako Venom. Ja wiem, że ten film to praktycznie kopia Venoma, ale moglibyście chociaż zachować pozory. Modyfikuje ich labo, żeby się mieszało, podczas gdy Milo pajacuje w domu, fleksując przed lustrem swój paskudny ryj. Chociaż są tacy, dla których to upgrade, po czym w klubie zarywa do niego jakaś niuńka, ale jak w każdym filmie pojawia się Sebastian, który chce go z miejsca zamordować. Więc czeka na zewnątrz i gdy wychodzą, skacze na nich i nic nie pokazują, bo szkoda pieniędzy. Później nachodzi Martynę w laboratorium, przepytując, gdzie podział się Michael Jackson, ale go nie sprzedaje. Po czym zabiera kilka pierdół i liżą się na dachu, gdy tamten zwyrol patrzy.
Ciebie to kręci? Tymczasem detektywi, przeglądając nagranie z monitoringu, odkrywają, że to wcale nie Michael był mordercą. Naprawdę? Wow, mam to w dupie. Niestarzejący się doktor Nicholas po obejrzeniu wiadomości wbija do Milo, któremu chce pomóc pod warunkiem, że koniec z mordowaniem, więc go morduje, każąc przekazać Michaelowi, że zabije tylu, ile zechce. Ja też zawsze morduję kuriera po przekazaniu paczki. Michaelo tymczasem przygotowuje przeciwciała, które mają zabić Milo, ale szykuje też fiolkę dla siebie, bo wie, że niedługo też zacznie mordować. O nie, Marvel zamorduje taką świetną postać już w pierwszym filmie? W sumie już to zrobił. Tym filmem. Odbiera telefon od Nicholasa, który jeszcze żyje i prosi, żeby przyszedł, bo musi mu powiedzieć coś bardzo ważnego. Nie mogłeś po prostu zdechnąć bez zawracania dupy? Drugi brzydal tymczasem porywa Martynę i każe jej wołać Michała, który dzięki swojej ucholokacji namierza gdzie są i leci przez miasto, tym razem jako fioletowy bączur, ale gdy do niej dolatuje, tak jak przed chwilą, przynudza o bzdetach i zdycha. Jak nie macie nic ciekawego do powiedzenia, to po prostu umrzyjcie. Postanawia ją dziabnąć, a że tamten kutafion dalej go podpuszcza, zaczynają się szarpać w takich ciemnościach, że gówno widać. Po czym Michał, wisząc, nagle drze mordy i przywołuje setki, a nawet dziesiątki nietoperzy. A gdy Miloż znowu leci do niego 3 tygodnie, odpycha go za pomocą nietoperzy lub jakąś obstraną telekinezą i wbija w niego przeciwciała, a ten po przeproszeniu zdycha. Mamy hat-trick, proszę państwa. Gówno warci detektywi się pojawiają na miejscu, gdy małe Batmany wylatują z dziury i Martyna się oczywiście budzi. A Michał leci przez miasto prosto na kamerzystę. Co za cliffhanger. Mam nadzieję, że to wyjaśnią w sequelu, który nigdy nie powstanie. W trakcie napisów końcowych przez Figle doktora Strange'a w pustej cweli pojawia się Michael Keaton dla odmiany, który spotyka się na pustyni z Morbiusem, nawiązując do Sinister Six w najbardziej lamerski sposób ever. Ach, wyleniwe ku... Przed wami! Szyderczy skrót filmu o świecie, w którym ludzie muszą walczyć z dinozaurami o dominację w liczbie minut na ekranie. A teraz odgrzejemy kotleta z dinożarła po raz trzeci. No, God, please, no! Gdzieś w reklamie śledzi, rekinozaurus wystawia ryja, zeżerając wędkarzom krabowe paluszki, gdy picza w za dużych okularach wymądrza się, że dinożarły panoszą się po całym świecie, a ludzie handlują nimi na nielegalnych markietach. Więc niech zgadnę, kontrolę nad nimi przejęła korporacja Biosyn pod wodzą siwej pały, która prowadzi nad nimi zupełnie niepodejrzane badania farmaceutyczne, oczywiście zwożąc je do kolejnego sanktuarium, bo w każdej części musi być jakiś nadziany staruch z prywatnym parkiem narodowym. A tak w ogóle to nie jest stary Petera Parketa? Klaryna i koleżanka Szpara nielegalnie włamują się do nielegalnego ośrodka nielegalnie hodującego dinozaury w potwornych warunkach. Wygląda jak zwykły boks w korpo. I gdy zauważają słodziaka, który prawdopodobnie pójdzie na berlinki, wyciągają go stamtąd przy pomocy Franklina, a strażników walą z byka Triceratopsy. Ale rano po magierzy rezygnują z tej partyzantki dla własnego bezpieczeństwa. Innymi słowy, czują już, czym ten sequel zajeżdża i spier... A tymczasem w górach Sierra Bombolada, Owen zamienia swojego Triumfa na kunia i zagania niesforne klamko łby, łapiąc jednego na lasso i robiąc swój kultowy gest uspokajania agresywnego żula, po czym odprowadza go, nie wiedząc, że są obserwowani przez postacie z Red Dead Redemption 2. Kiedyś na pewno dokończę tę grę, tylko jeszcze nie w tym życiu. Maisie po narąbaniu Jeffa rusza za most obejrzeć, jak zbłąkane fiutogłowy są eskortowane przez ludzi. Ech, szkoda, że prowadzą je do ubojni. A gdy wraca pod chatę, w której mieszka z Claire i Owenem, załącza jej się buntownicze nastawienie i najgrubszy brytyjski akcent we wsi. I po 4 latach rozmowy tylko z ludźmi o amerykańskim akcencie masz brytyjski? Gdy koniokrążca wraca na chatę i obściskuje się z Rudą, podgląda ich niebieska, która jak się okazuje urodziła gówniaka, z którym poluje na słodkiego małego króliczka, bo nigdy nie zapominajcie, że natura to kawał. Przy ognisku Owen przypomina Maisie, że nie może wychodzić dalej niż za most, uzasadniając to tradycyjnym bo nie. I zjeżona odchodzi pooglądać, z kogo została sklonowana. Musi czuć się jak ten sequel
sequel. Na farmie w Teksasie para gówniaksów robi obrządek w swoim gospodarstwie. Nie są trochę za mali jak na takie przedsięwzięcie? Gdy nagle z pola wzbija się w powietrze ogromna chmara zmutowanej szarańczy i chowają się w szopie, po czym na miejsce dociera dinozaur z pierwszej trylogii, podejrzewając, że stoi za tym Biosyn, bo karalucha atakują wszystkie uprawy oprócz ich. Brzmi jak plan idealny, zaprojektowany przez idiotę. A gdy drugi dinozaur prowadzi wykopaliska dla milenialsów, Ellie niespodziewanie go odwiedza, pokazując szarańczę na metanabolu i namawiając, żeby pomógł jej zdobyć próbkę tego paskudztwa z laboratorium Biosyn jako świadek o wysokiej renomie, albo kompan od taniego dojenia nostalgii, po czym dorzuca, że dostała tam zaproszenie od samego Goldbluma i z początku niechętny Alan jednak pozuje do zwiastuna. Byłem pewien, że odmówi. Wylatują do tego bioskurły syna, a gdy smarkacz niebieskiej zabiera się za liska chytruska, zostaje złapany w sieci, a matka obrywa ze zderzaka, po czym jeden z jołopów strzela do Owena, żeby mógł go rozpoznać. Jaki uprzejmy młody przestępca. I na moście porywają też małolatę, więc stary lord sięga po dziurkacz do ciała i obiecuje niebieskiej, że jej smarka też uratuje, ale i tak dostaje pazurem po łapach. Ja bym to zdezynfekował. Gdy Franklin ogląda YouTube'a w CIA, dzwonią, że są na podwórku i pomaga im znaleźć miłego przestępcę, który zupełnie przypadkowo dobija jutro lewego targu za dinożarły i może tam też być Maisie, ale nalega, żeby nie robili nic sami. Prędzej jest szpagat na suficie, niż zobaczysz głównych bohaterów, którzy stoją bezczynnie. Ellie w czasie lotu zasypia na klacie swojego bohatera i wsiadają z samolotu, żeby wsiąść do Peptipoptera, którym lecą w Dolomity do Sanktuarium Siwego, ściemniającego, że tu nie chodzi o pieniądze, tylko o pomaganie ludziom. Jeśli podróbka Steve'a Jobsa tak mówi, po czym wpadają posłuchać, jak Jeff Gollum improwizuje jakąś pseudofilozoficzną pogadankę o dinożarłach i ludziach, którzy próbują kontrolować naturę za każdym razem, ignorując zagrożenie. Może zamiast stać i pierdolić farmazony od dwóch filmów, sam coś tym zrobisz, typo zeskał łajzo. A później cichaczem potwierdza podejrzenia Ellie i daje im bransoletkę z dostępem do poziomu, na którym trzymają szarańcze, chociaż nie ma żadnego powodu, żeby mu go udostępniali. A Siwy właśnie tam wchodzi i słucha od doktorka, że ich skoksowana szarańcza wymknęła się spod pantofla i nie dość, że rozmnaża się na potęgę, to jeszcze nie chce zdychać. I nie zgadniecie, kto ją zaprojektował. Zarośnięty Henryk W, który też nie chce zdechnąć, odkąd zaczynali jeszcze w parku, i przekonuje, że muszą uśmiercić dotychczasowe robactwo, zanim spowoduje globalny kryzys z papu. Ale Siwy uspokaja go, że znaleźli dziewczynę i małego raptora, a zdaniem Bruce'a Lee są rozwiązaniem na wszystko. I na pewno nie z powodu, który byłby naciągany jak gacie grubej baby. Na Malcie Kesha odbiera dla Siwielca Maisie i raptorka, którego drugim samolotem przemycił Han Solo dzisiejszych czasów, a Owen i Klaryna spotykają się z Barym pracującym dla CIA, który daje bezdomnemu 5 zł i otwiera im drzwi do nielegalnego targu. Dlaczego ja nigdy nie trafiłem na Supermanela? I gdy panoszą się po kantynie na Tatooine, Ruda oczywiście wpada w sraczu na Hansa Olo, któremu pokazuje zdjęcie Maisie, ale pali Jana, że jej nie kojarzy. A chłopaki podglądają z latryny, jak blond Such dobija Gila z oprychami na kolejny transport i gdy przekazuje im gotówkę. Dyskretny aparacik, może trzeba było wziąć teleskop Hubble'a. CIA FBI wkracza do akcji i zaczyna się pif paf, po czym ciężarówka zostaje wykolejona i wypadają z niej skrzynki zawierające dinożarły na laser z poprzedniej części. Ach, znowu to gówno. A gdy łotrzyk jest zeżerany przez dinozarły, Owen wyciąga tylko, że Maisie zabrała dalej Kesha, zanim zostaje skonsumowany pół metra od niego, ale nie cofając się nawet o milimetr, gada do Rudej. Jaja ze stali albo mózg z dykty. A blondina każe nagle otworzyć klatki i za pomocą swojego magicznego lasera od PowerPointa wskazuje im cele, po czym sama tłucze z Claire talerze w kuchni i macha przed nią nożem do chleba. Ale seksistowski film. Ale gdy Ruda używa paralizatora na żyrafy, obraża się, że on nie jest do użytku na ludziach. Serio, szlaufie? Wyprówa się jak stare gacie, że zabierają małolatę do Biosyna, gdy nagle pojawia się Dino i Flondra nasyła go na Rudą, która bez namysłu skacze i ucieka przed nim dachami, parkurując. Bo pamiętacie, jak fantastycznie biegała w poprzedniej części? Urodzona freerunnerka. W końcu zupełnie przypadkowo zauważa ją Hans Solówka i oczywiście zmienia zdanie, jednak chcąc jej pomóc. I uciekają gotową do jazdy Nysą na lotnisko, gdy Owen ratuje Barego i wsiada na gotowy do jazdy motocykl. Łatwiej odjechać w tym filmie cudzym pojazdem, niż wypożyczyć hulajnogę w Warszawie. I po ucieczce przez miasto jak jakiś Tom Cruiser, w ostatniej chwili do nich dociera, wjeżdżając na pokład i pozbywając się ostatniego bydlaka motocykle, po czym lecą w kierunku sanktuarium już jako
najlepsi przyjaciele. Tak zawiązują się najbardziej poprawne politycznie przyjaźnie. Maisie dociera już do biosynów, gdzie doktor Kudłaty tłumaczy, że tworząc niebieską, dorzucił trochę jaszczurki, dzięki czemu mogła wydać potomstwo bez partnera. I okazuje się, że główniara nie została sklonowana, tylko tak samo urodzona przez Charlotte, która stworzyła ją ze swojego DNA. Bo najwyraźniej 40 kotów w mieszkaniu już jej nie wystarczało, a gdy uświadomiła sobie, że ma chorobę genetyczną, zmieniła DNA Maisie tak, żeby była zdrowa. I dlatego jest im tak potrzebne, żeby mogli zbadać, jak jej stara to zrobiła, a później zmodyfikować DNA szarańczy tak, żeby zaczęło zdychać. Te gacie grubej baby trzymają się już tylko na jednej nitce. Dinozaury z parku zakradają się do tajnego poziomu, pobierając próbkę tego paskudztwa. Podczas gdy siwy drze łacha z Jackie Chana, że pokazuje Maisie PowerPointa, w którym tłumaczy piksel po pikselu, jak mogą odwrócić kataklizm, który wywołali. Bo bez tej prezentacji sam nie ogarnia tego mega skomplikowanego planu. I gdy tamci sobie smęcą, Maisie wypuszcza betę na wolność, bo w tym ma kierwa doktorat. I gdy siwy uruchamia alarm, szarańcza wznosi się w powietrze i dinozaury ledwo stamtąd spierdalają, spotykając małolatę, z którą uciekają dalej razem. Tak zawiązują się najbardziej dochodowe crossovery. Dolatując do sanktuarium, Solo prosi o błogosławieństwo do lądowania, ale wiedzą, kogo ma na pokładzie, więc odmawiają. A siwy każe wyłączyć system ADS, umożliwiając pteroptakom latanie na ich wysokości, uzasadniając to argumentem scenarzystów na każdy idiotyzm. Nie do zripostowania. Samolot od razu atakuje prehistoryczny gołąb i zaczynają nurkować niczym Szambo Nurek, gdy Han Solo ma dla ekipy niespodziewaną informację. Jesteś pewna? Nie mają spadochronu, więc Owen każe Klarynie się katapultować i odlatuje z krzesłem. A tamci lądują z ogromną prędkością w zamarzniętym jeziorze i następuje nagłe cięcie, więc ja bym się o nich nie martwił. Przydupas siwego znajduje dinozaury, odkrywając przed nimi, że to on wtajemniczył Jeffa Golluma w niecne zamiary biosyn i wysyła z nimi turboparówkę na lotnisko. Podczas gdy przy zwisającym rudzielcu pojawia się kurozaur, więc dyskretnie spada na mordę i chowa się w wodzie. Gdzie ona jest? Po czym wynurza się i odpływa jak fafik, a Owen i Solo oczywiście bez szwanku opuszczają wrak samolotu, gdzie zaczaja się na nich kolejne kurzaste bydło i w ostatniej chwili zamykają się w windzie, gdzie Solo rzuca, że też lubi rudę. I nie ma w tym nic dziwnego, rozumiecie? Siwa brocha, widząc co zrobili Alan i Ellie, obrażona wyłącza im zasilanie i są zmuszeni wysiąść na śródmieściu, po czym zwalnia Malcolma, wiedząc, że przekazał im klucz, więc zaczyna kolejną gównowartą tyradę. Zamknij mordę i zejdź mi z ekranu, pozerze. A Owen i Solo znajdują po nadajniku GPS, gdzie Claire zjebała się na łeb, ale zamiast na nią trafiają na widowiskową, 5-sekundową przepychankę między T-Rexem a nowym Alfą o zdechłą kozę. Czy ja wszedłem do Lidla? Przydupas pokazuje tej bezużytecznej łajzie, gdzie może spotkać dinozaury i Maisie, więc odpala swojego Jeepa i wjeżdża w stół. Pewnie, wszystko rozpier... Oni tymczasem, łażąc po kopalni bursztynu, zostają osaczeni przez lokalny gang i uciekają do wyjścia, które jest zamknięte. A Ian oczywiście nie zna kodu. Jesteś potrzebny w tym filmie jak mucha koło ucha. Ale na szczęście widzi ich Ramzes i po zrobieniu pipi-pup otwiera bramkę. A Klaryna dociera pod chatkę z piernika, gdzie ratuje ją Owen znienacka, dusząc Niemca. Musiał dużo ćwiczyć. A siwucha, czytając newsa, że jego szarańcza dotarła już do Europy i Afryki, każe ją podpalić, ale uwalnia się na zewnątrz. Jeśli rozkminialiście kiedyś, jak wygląda wasza dupa po ostrym kepsie, to... I przez spadające kutasi z nieba staczają się na dół, idealnie na spotkanie z resztą postaci. Byli umówieni? Ale ich zjazd przerywa nagle pojawienie się największego mięsożercy w dziejach świata, którego na koniec i tak pokona T-Rex, mam rację? I jak zwykle są dla niego niewidzialni, dopóki nie hałasują, a gdy uciekają drabiną, Maisie zostaje uwięziona w jego paszczy, ale na szczęście zostaje mu tylko przypałowy aparat na mordzie i mała ucieka, po czym robią mu bzyk bzyk w oczodu i wkierwiony odchodzi. Pijany to do domu. Widząc, że wszystko płonie, siwucho uświadamia sobie, że nie ma wyjścia i będzie musiał ogłosić ewakuację, co postanawia uczcić, trząchając się jak epileptyk. A ekipa wymyśla, że muszą dostać się do Peptipoptera, ale najpierw trzeba uruchomić system odstraszania prehistorycznego ptactwa, żeby im się wśmygło, nie wpier... A ojciec Parkieta próbuje namówić Ramzeja na dalszą współpracę, ale tylko ostentacyjnie olewa oddanie jego książek do biblioteki i odchodzi. Dostanie upomnienie o zaległych książkach, zimny z ciebie skór. A ekipa przechodzi pod ziemiami do panelu sterowania, ale wyskakuje im error w Windowsie, że mają za mało mocy, więc Milfy ruszają przełączyć pstryczek od głównego zasilania i Owen
Owen też rusza na dół uratować dzieciaka niebieskiej, bo nie może go zabraknąć w sequelu. Laski schodzą na poziom z szarańczą, przerażone, jak bardzo jest tu nieposprzątane. Po czym udaje im się zrobić pstryk, odcinając główne zasilanie, łącznie z kiblem, którym podróżował Siwy. Niestety, tym razem będziesz zmuszony samemu podesłać sobie a tamci znajdują Betę i Maisie nagle zaczyna używać mocy z Indiany Jonesem, a Owen usypia ją strzałką, podczas gdy niuńki już zbijają piątki, bo zrobiły klik, ale uruchamia się awaryjne zasilanie, więc szarańcze oczywiście ożywają. Nawet nie wiem, po co wam o tym wspominam, to takie oczywiste. Ale od razu biorą się kierę i odcinają ponownie zasilanie, dzięki czemu udaje się uruchomić ten zasrany system odstraszający ptactwo. Mam się cieszyć? Siwizna idzie tunelem, gdy zostaje osaczony przez gang rynnogłowych, które plują na niego jak na ostatniego menela i rozdziewiają paszczy, a potem nie wiadomo, co się dzieje. Może grają w szachy? Nagle do reszty dołącza Wu, wyglądający jakby zrobił siku na dywan, i przekonuje, że może jeszcze odwrócić katastrofę z szarańczą, badając DNA Maisie, i się zgadzają. Po czym zalatuje po nich Hans Solówka Peptipopterem, akurat gdy producenci zaganiają na ring T-Rexa i Giganotozaura, każąc im walczyć. To takie niehumanitarne. Nie szkoda wam pikseli? Po kilku wyzwiskach i szarpaniu drutów, o dziwo, T-Rex przegrywa. O nie, już na pewno się nigdy nie podniesie. Po czym producenci zaganiają na ring Kurozaura i gdy tamci się szturchają, dzieje się coś niesłychanego, w co nigdy mi nie uwierzycie. T-Rex ożywa. Nawet Jezusowi zajęło to 3 dni. Bez namysłu spycha ch**a prosto na szpikulce kolegi i bydlak od razu zdycha. Nawet nie wołajcie proktologa. A tamci ze sobą już nie walczą, tylko drą razem mordy, bo film się już kończy, więc nie trzeba. Po czym człowieki bezpiecznie odlatują, opowiadając prasie, co tam zaszło, a Solo zagaduje Rudą. Pamiętacie? Bo lubili zdać zardzewiałe pierogi. Alan i Ellie lecą w ślimaka, Wu-Tang Clan wypuszcza zmodyfikowaną szarańczę, która ma unicestwić obecną, Owen zwraca niebieskie gówniaka, a martwa Charlotte wymądrza się, że jakoś musimy nauczyć się wspólnie żyć z dinożarłami. Nawet nie potrafimy żyć ze sobą, głąbie! Przed wami szyderczy skrót filmu o poszukiwaczach wszystkich dziur na tej planecie do spenetrowania. A teraz zagramy film na podstawie gry. No, God, please, no! Gdzieś we Władcy Pierścieni Peter Parker wybudza się z Marvela, przypięty do levelu z gry o nieznacznie lepszej grafice, i po uwolnieniu kopyta wali NPC-a prosto w ryj, skazując go na śmierć. Chciał cię zabić, już nie bądź takim Kanadyjczykiem. Po czym buja się jak małpolot i załatwia drugiego statystę cyfrowo skrzynio, ale na pokładzie potrąca go czerwony Lanos i spada, nie mając spadochronu. O nie, główny bohater zginie na samym początku, ale nagle ktoś łapie go za rękę i cofa się o 15 lat. Do tyłu. Gdy zwisał starszemu bratu z balkonu muzeum, do którego sam włamywał się sam, wyraźnie każąc mu, żeby czekał na dole, ale jak dzieciak zobaczy muzeum, to nie upilnujesz. Po czym próbują podpalić brodę Magellanowi i znajdują pierwszą mapę Mazowsza, więc Samson wpycha swoje śrubowkręty i udaje mu się uruchomić alarm. Super! A że to już hat-trick sama w wybrykach, Skipper każe mu się spakować i zjeżdżać ze szkoły pingwinów, wpuszczając go samemu na górę, bo właśnie po raz trzeci udowodnił, że można mu ufać, i gdy Nathan do niego dołącza, daje mu swój pierścień mocy, dzięki któremu zawsze będzie przy nim. Nawet gdy będzie strugał Pinokia? Po czym obiecuje, że po niego wróci i zwija się, zostawiając mu ukrytą wiadomość z bezcenną wiedzą. Never forget, you're Drake. Skoro tak, to teraz coś zarapuj. Po transformacji w obecnego Spidermana macha dla lasek butelkami i wciska im kity, kradnąc bransoletki. I niby do czego to założysz? Co obserwuje niejaki Victor Sullivan, który oferuje mu współpracę przy dużo większym skoku niż akcesoria na rękę. Ukradniecie całą torebkę? Na co sugeruje mu, żeby walił się na ryj, ale gdy wychodzi i rutynowo maca się po dupie, okazuje się, że bransoletkę i zostawił swoją kryminalną wizytówkę z jednym z przykazań na tyle. Nie cudzołóż? Trochę dziwna okazja. Pożycza kluczesy od ochroniarza i włamuje mu się do domu, gdzie znajduje pierwszą mapę świata, jego i gotowego drinka. Póki co na zeznaniach to nie będzie wyglądało za dobrze. I przekonuje gówniarza, że mapa jest autentyczna, złoto, z którym Magellan nigdy nie wrócił, nadal można odnaleźć, bo rodzina Moncado maczała w tym swoje peso. Przecież to kot w butach, nie może być zły. Po czym Vicky wyjawia, że sam był jego dobrym funflem i nawet ma wspólne zdjęcie z Photoshopa, ale 2 lata temu stracił z nim kontakt. Ale zostawił ci
tajną wiadomość, którym ze sławnych raperów jesteś? Po tym, jak wspólnie próbowali odnaleźć złoto Magellana, więc jeśli znajdą skarb, to jego na pewno też, że niby w nim mieszka? Jednak Nate jest nieugięty jak kolana sami wiecie kogo i odmawia, ale później zagląda do skrzyni ze zdjęciami innych aktorów i od razu zmienia zdanie. So when do we start? Naciągaj dupę na spandex i leć ocalić to miasto, Spidey Boy. Marki Smark wyjaśnia gówniarzowi, że wkręci ich na ekskluzywną aukcję, na której będą musieli ukraść krzyż, który tak naprawdę jest jednym z dwóch kluczy potrzebnych do otwarcia skarbu, bo drugi już ma. A jedynym zadaniem parkieta będzie wyłączenie prądu. Niełatwiej było zadzwonić do elektryka? Więc Tom Hochland robi kurs na poskramiacza prądu online i zalicza wszystkie niezbędne crossfity, po czym Vicky zawiązuje synkowi krawat i wbijają na aukcję, gdzie jak się okazuje z kotem w gumiakach współpracuje była zawistna wspólniczka Saliego. Dlaczego wylała sobie wanisz na łeb? A gdy Maui przygląda się krucyfiksowi, przyłazi sam Antonio w butach, opowiadając, że ten krzyżyk ma dla jego rodziny ogromne znaczenie, bo tak napisali w briefie, a gdy Piotr mówi, że jemu też się podoba to gówno, sugeruje, że go zapier... No chyba, że na drodze stanie mu kłaczek. Rusza aukcja i Nathan próbuje wyłączyć prąd, ale nie bardzo mu idzie i nadziewa się na jakiegoś szkota, który rzuca nim przez stół. Bo zgodnie z logiką filmową to zawsze najskuteczniejsza metoda walki, po czym gówniak wskakuje na zwisające lampy, powodując zamieszanie, dzięki czemu Sally po kryjomu przebiera się za kelnera i bez problemu przekonuje obsługę, że on zaniesie walizkę, bo dlaczego mieliby mu nie ufać? A gdy zachodzi go laskę od wybielacza, pojawia się ochrona i znowu puszczają go wolno, po czym lecą do FC Barcelony, czytając na pokładzie dziennik kapitana, z którego Tomek wyczytuje, że ukryli tam skarb pod jakimś drzewem, bo tu jest narysowane drzewo. Nie każdy by na to wpadł. Na miejscu dołącza do nich moja przyszła ex-żona, która ma drugi krzyż Saliego, a gdy po chwili pitolenia odchodzi i Holandia sprawdza tornister, okazuje się, że zabrała też ich berło. I nawet nie zbliżyła się do plecaka. Magia! Mały rusza więc za nią w scenę pościgu ze wszystkimi niezbędnymi fikołkami i rozgwiazdami, po czym niuńka dociera w końcu do swojego Hyundai'a. Przykro mi. I już ma odjeżdżać, ale chłopaki przekonują ją, że i tak nie wie komu wsadzić te klucze, a Tomek przedstawia teorię, że krzyż powinien stać na jakimś ołtarzu, więc musi to być w kościele i to ją przekonuje. Chciałaś tylko bezsensownej sceny bieganej jak Tom Cruise, prawda? Po czym znajdują kościół z podobnym logo, a niuńka dowiaduje się, że dzisiaj jest msza, więc mogą zacząć tam szperać od jutra. Jak dla mnie... możemy zacząć nawet teraz, pupcie. Tymczasem w hiszpańskiej telenoweli Antonio Banderas rzuca staremu gazetę, pytając, jak mógł ogłosić rozdanie ich fortuny. Per qué, Antonio? Per qué? Na co papa odpowiada, że te pieniądze są splamione krwią, a jego już dawno powinien odciąć od koryta. A potem do Bambersa przyłazi ta od wybielacza i wiedząc, że Sally był widziany w barsie, każe jej to zbadać. Ja bym jeszcze jej kazał zbadać sens tych dyszli na uszach, bo zapną jej karabinczyk i po akcji. Niuńka, żeby nie odstawać od chłopaków, wyjmuje swój krzyż, opowiadając, jak znalazło go w Genui. To miasto we Włoszech. Googlowałem. Po czym wznoszą toast jako psrane żule za to, że można wypić za cokolwiek, a kolejnego dnia Panteras próbuje przekonać papę, żeby nie rozdawał ich fortuny, ale Hector Salamanca jest nieugięty, więc białogłowa go zasztyletowuje. Krew musicie sobie do wyobrazić, bo kategoria wiekowa. Tamci wieczorem włażą do kościoła, gdzie Nate znajduje taką samą pocztówkę, jaką dostał od Sama. Czyli Sam jest księdzem? A Sally znajduje wskazówkę od scenografa, która prowadzi ich na dół, gdzie po rozwiązaniu zagadki, do której wystarczyło znać trzy słowa po łacinie, znajdują dziurki na klucze i jadą na dwa baty. Tylko nie zapomnijcie zbić piątki. A Marki Smark wyczytuje, że powinni je przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, ale uruchamiają pułapkę, bo jak się okazuje, jednak blefował, że umie czytać, nie on jeden naściemniał na CV. Więc próbują w drugą stronę i otwierają przejście do zakurzonej piwnicy, po czym zgodnie z zapisem z dziennika rozdzielają się. Bo to się zawsze dobrze kończy. A Kate wklepuje Jadersowi swoją lokalizację na magnetowid i dają mu jeden z kluczy. Po czym idąc dalej trafiają na dziką wiksę w kanałach, znajdując kolejny trop, ale też mięśnie wybielanej. Więc podpalają bar, za którym stają, żeby zwrócić na siebie jeszcze więcej uwagi. Gdzie Maui przyjmuje w pi***l od szkota, gdy niuńka dziubie ze ściany, po czym wsadza klucz i otwiera przejście, którym Tomasz Hochland wskakuje za nią i trafiają na właz, do którego klucz też pasuje. Czy twórcy nie słyszeli, żeby nie korzystać wszędzie z tego samego hasła? Jednak zamiast otwarcia go, uruchamiają procedurę zatapiania, więc proszą o pomoc bez wąsego Saliego, który zupełnie przypadkowo wchodzi właśnie do Papa Jones i znajduje dziurkę widoczną z 5 kilometrów, ale przez setki lat nikt się nią nie zainteresował, podobnie jak większością tego szajsu ukrytego na samym wierzchu. No więc napier***a witrynę krzesłem, gdy nachodzi go farbowana lisica. Hand it over, Victor.
Znajdź sobie własne krzesło, skunksie. I gdy oni się tam tarzają, ukośnik, bolcują o krzyż, niuńka puka pod wodą do drzwi. Chyba nie myślisz, że ktoś ci teraz otworzy. I Sully w końcu rzuca tą ścierą o witrynę, w ostatniej chwili przekręcając kluczyk w statyjce i otwierając właz, którym wyłazi Nate. Po czym wraca po niuńkę, która robi z ryja fontannę i odzyskuje przytomność. Byłem pewien, że umrą. Gdy Smarki Smark idzie do nich po GPS-ie, trafiają do jakiejś sceny z Indiany Jonesa, ale żeby przejść dalej... Nie zgadniecie, trzeba użyć kluczy. Vicky zauważa, że trzeba je połączyć, więc niechętnie zrzuca im swój i penetrują kolejny rozepchany dziursko, wchodząc do jakiejś sali z bankami zawierającymi biały proszek. Nawet nie mefedron? Oddawajcie kasę za bilety. A po chwili wszystko strzela i znajdują kolejną mapę, bo pełnometrażowy film musi trwać co najmniej 90 minut, z której odczytują, że skarb jest gdzieś w Indiach, a moja przyszła ex-żona ich zdradza, każąc ją oddać. Ale najpierw sugeruje, że Sully bez wąsa nie powiedział małemu całej prawdy o bracie, po czym sprzedaje mu liścia pistoletem. Oj, nieładnie, pupcia, nieładnie. A gdy się budzi, jest już przy nim Sully, który najwyraźniej pokonał wszystkie przeszkody sam bez klucza i okazuje się, że znalazł dziennik razem z jego bratem, ale później zostali osaczeni i sam dostał kulkę od wybielanej lisicy, a on spi***lił, bo nie chciał. Aha, czyli na końcu dowiemy się, że sam jednak żyje, przyjąłem. A zabrał Nate'a na tę wyprawę, bo myślał, że brat zdradził mu coś więcej na temat skarbu niż jemu i pyta, czy właśnie czegoś nie wie. Nie no, poczekaj z tym pytaniem, aż będzie po napisach. A gdy Skunksior tłumaczy się ze swojej porażki kotu w gumowcach, okazuje się, że zatrudnił też Chloe, która przynosi mu mapę i jej przekazuje dowodzenie. A obrażony Niuniuś godzi się na dokończenie tego, co zaczął jego brat, ale potem mają się rozejść w swoje strony. Tak sobie wmawia i dobrze wie, że ta miłość musi przetrwać do sequela. Antonio Panteras zbiera swoich statystów do samolotu na Filipiny, gdy tamci podglądają ich przez lornetkę, a na pokładzie podnieca się, że to on odzyska rodzinną fortunę i jest już bliski ejakulacji, ale nagle skunksica podżyna mu gardło i o tak przejmuje kontrolę nad wszystkim bez żadnego oporu, także gdybyście chcieli przejąć kontrolę nad Facebookiem, wystarczy pójść do Marka i... Po czym ruszają szukać niunki, która znika gdzieś z mapą, a z bagażnika multipli wyłażą tamci. Zakradli się, gdy montażysta nie patrzył. I zjeżony Tomek pyta wprost lisicę, czy zabiła jego brata. Bo najwyraźniej uwielbia retoryczne pytania. Po czym Sully odpala spadochron, a on zrzut, z którym wylatuje, bo gira mu się zaplątuje. Gdzieś to już widziałem. A niuńka się znajduje i zaczyna napierdalać do statystów, a później wymienia się kulkami ze skunksem, nie mogąc opanować swoich latynoskich korzeni. Po czym zauważa, że kolesiowi puścił zawór, więc odpala racę, która gówno daje i włamuje się do łady, ruszając z piskiem opon. Ale wie, że samolot za chwilę się kończy? Po czym uderza w gówniaka i spadają bez spadochronów, ale udaje mu się złapać za maskę, gdy She-Hulk drzwi na drugą półkulę i każe lecieć za nią. Póki co wszystko wygląda prawdopodobnie. I kradną ujęcie z grawitacji, łapiąc się za rękę, a po uwolnieniu spadochronu skrzyni bezpiecznie na niej lądują z prędkością 200 km na godzinę i zauważają plażę, na której spotykają oryginalny głos Nathana. Z Tomkiem Holendrem są jak dwie krople wody. A tymczasem skunksica i jej drugoplanowe przydupasy lądują dosłownie w grze, bo ta scenaria wygląda jak kał. A gdy w hotelu pupcia już śpi, Peter przystawia płomień do jednej z pocztówek sama, znajdując info, że klucze to jego kompas. Więc przy ich użyciu znajduje punkt prawdziwego miejsca ze skarbem. Nie wiem dlaczego, ale to wyglądało trochę gejowato. Spisuje współrzędne geograficzne na kartce i gdy rano Chloe wstaje pierwsza i ją zauważa, od razu go wystawia. Ale później zadowolony wyciąga z butelki prawdziwe współrzędne, bo jej dał fałszywe. Ty draniu, dlaczego oszukujesz moją żonę? Po czym płynie tam sami i znajduje dziurkę taką samą jak na mapie, dając nura do wody i w końcu znajdując te zasrane statki Magellana, przy których wzruszony mówi do sama, że w końcu to zrobili. Zrobiłeś to z trupem? Fuj! Gdy wchodzi pod pokład, zaraz za nim pojawia się Sully, który cały czas go śledził dzięki odpalonej aplikacji. Serio, Wise? I po zdjęciu fejkowej przykrywki w końcu znajdują swój upragniony, obsrany skarb. Czy tylko dla mnie to wygląda jak sterta szajsu z Teddy'ego o... na złotym szprajem? Po chwili dociera też oczywiście Lisek Chytrusek ze swoją ekipą, jak zawsze ubrany do sceny porno. Nie powinnaś mieć na wierzchu jeszcze ci... I gdy oni chowają się w piwnicy, tamci znajdują oszprejowany szajs i przy pomocy dwóch szpadli w 10 sekund podkopują dwa ogromne statki i zakładają pod nimi sieci. Pewnie, wysrajcie się na wszystkie prawa fizyki. Po czym wyjmują je przez komin za pomocą peptipopterów i po zabraniu trochę złota, bohaterzy wychodzą na pokład, zdejmując tamtejszych piratów. A Vicky, zwisając
jak małpa przejmuje kontrolę nad Peptipopterem, więc ekipa z sąsiedniego statka dokonuje abordażu, bo chyba zapomnieli, że nie są głównymi bohaterami i wszystkich się pozbywają, ciągnąc później statek po wodzie. Ej, on jest do latania, a nie do pływania głębiej. Po czym małolat odpala armatę wycelowaną w Szkota, który leci prosto na nich, bo najwyraźniej chce zajrzeć do lufy i zostaje rozjebany w drobny mak. No tak, chyba nie spodziewał się niczego innego. Ale tamta brocha się ratuje, wskakując na ich latającego Holendra i spuszczając kotwicę. I gdy już idzie po maszcie zasztyletować Petera, Marki Smark po trudnym dylemacie poświęca w końcu złoto, spychając ją do wody. Dobrze, że nie spudłował, bo inaczej pewnie sam by się do niej rzucił do sigroż zasrany. Uchwyt w Peptipopterze idzie się żenić i gdy statek spada, Vicky łapie po strażacku małego, a wybielana brocha przyjmuje na łeb cały tartak, który tonie. Na co Smark stwierdza, że to już własność Filipin, gdy zauważają, że niedaleko przepływa Niuńka. Schowaj te cycki, Leferyndo, jeszcze nie jesteśmy po rozwodzie. Po czym Tomek na pocieszenie wyciąga z gaci złote dilda w różnych kształtach, a nawet ostatnią gumę, którą niewdzięczny Ham wyrzuca. I odlatują w stronę zachodzącego słońca, czyli sequela. A później w jakimś więzieniu o ekstremalnie niskim standardzie okazuje się, że sam żyje i pisze kolejną pocztówkę do Nate'a z ostrzeżeniem, żeby uważał. Nie zapomnij dopisać, żeby oddychał. Po napisach Niuniuś dobija lewego targu za jakąś nadziślowską mapę. Ale to oczywiście zasadzka, z której ratuje go spóźniony Sally już z gąsienicą na mordzie. Ale gdy wychodzą, zatrzymuje ich widok czegoś. Niech zgadnę. To znak stopu. Moja prawdziwa ocena to 8 na 10. A szyderczy tytuł to... Poszukiwacze dziur. Zakurzona piwnica. Przed wami! Szyderczy skrót filmu o kosmicznym wikingu, który próbuje odnaleźć siebie, ale zamiast tego znajduje tylko kozy drące ryja. A teraz była podbierze nam fuchę. No, God, please, no! Gdzieś na łupieżu pod mikroskopem wysuszony Mad Max tuła się po pustyni z córką, która umiera z wycieńczenia, więc na pocieszenie buduje jej kopiec kreta, po czym trafia do oazy, od razu dając nura do wody jak w koleżankę ze studiów i spotykając boga rapu, w sensie Bóg nazywa się rapu, nie chodzi o Eminema, który świętuje właśnie ubicie typa z nekromieczem, przeklętym ostrzem zagrażającym życiu wszystkich bogów. I nie schowałeś go nawet do szuflady, pulpecie? Po czym Kratos na redukcji żali się, że wszystko stracił, ale wciąż zachowuje w niego wiarę, czekając na wieczną nagrodę. Na co Lady Gaga sra mu prosto na mordę, że gówno dostanie, a jego jedynym celem jest cierpieć i zdechnąć. Czyli... nie będzie na końcu darmowej koszulki? Na co komisyjnie zrywa oficjalny wisiorek, wyrzekając się go, więc pozłacany Ted łapie go za ryj, aż prawie strzelają mu gały. Gdy nerkomiecz namawia go na zemstę, powoli wysuwając się z gleby... więc przebija mu gardziel, sprawdzając, jakim jest nadzieniem, i przysięga, że zabije wszystkich bogów, ścinając mu łeb razem z anteną. Już nie mogę się doczekać reszty scen mordowania bogów, które będę musiał sobie wyobrazić. Tymczasem Kork w czasie bitwy wie po co opowiada niebieskim statystom dotychczasowe losy Thora, począwszy od bycia gówniakiem z najtańszych pikseli, poprzez popuszczanie jamy ustnej wszystkim Lafiryndom, prawdziwą miłość z Jane i lepa na ryj, pozbycie się doklejonego bebecha, wspólne bitwy ze strażakami galaktyki, aż posiedzenie na dupie w cichej kontemplacji, gdy jego przyjaciele narażają życie w walce. Jeśli próbujesz dodać kolejne powody do wymordowania bogów, to świetnie ci idzie. W końcu przyłazi po niego Gaylord, sugerując, że może ruszyłby Thor, więc wsiada na Harry'ego Pottera i przylatuje do reszty strażników remizy walących do kogutopodobnych renegatów, obiecując misko głowemu, że odzyska jego drogocenną świątynię. Wszystko zaraz rozpolisz, prawda? Po pseudo-inspirującej przemowie zrzuca prześcieradło, przywołując Stormbreakera i podłączając go do ładowarki, po czym rozbije latające kurniki lecące prosto na niego, bo jak inaczej zbiją z nim piątkę? Zdejmując resztę nalenia masowym porażeniem prądowym, a później zatrzymując dwa szpagatem Van Damme'a i unicestwiając kurmobil kopniakiem z półobrotu. O, nie wiedziałem, że oglądam film z 2013. A na koniec przelatuje przez całą świątynię, która składa się w tle jak harmonia, gdy królowi niebieskich puszczają w majtach wszystkie zawory. Bo Blondas nie odróżnia odzyskania od rozje... Tymczasem Jane Foster przechodzi leczenie na raka. Łapiecie? Bo ma raka! Jakoś nie kumam tego żartu. A gdy zauważa, że jakiś nerd czyta jej książkę, pyta, czy oglądał Ukryty Wymiar albo Interstellar, po czym demonstruje mu dokładnie tak samo, jak działają tunele czasoprzestrzenne. To miało być zbędne czy nieśmieszne? Bo było. A gdy przyłazi jej koleżanka i przypomina, że ma czwarte stadium raka, zlewa to tekstem, że na pewno są jeszcze jakieś inne stadia. Zawsze chciałem poznać astrofizyczkę, która jest idiotką. Selvig przekazuje, że chemioterapia nie daje efektów, ale Jane słyszy później przekładanie stron poza
kadrę i sięga do mitów o wikingach, znajdując fragment o Mjolnirze, który podobno oferuje świetną opiekę zdrowotną, pomijając wszystkie przypadki wbijania gwoździ i sobie w palucha. Tymczasem w Nowym Asgardzie królowa Walkiria występuje w żenujących reklamach i otwiera lodziarnię sygnowaną Thanosem. Ciekawe, czy mają smak popiołu jego ofiar. Podczas gdy Matt Damian i najtańszy Hemsworth odgrywają scenkę dla turystów, używając lepszych efektów specjalnych niż ostatnie filmy MCU. Po czym Jane pojawia się przy rozpiżdżonym Mjolnirze, który zaczyna wibrować. Dostałaś wiadomość na młota. W podziękowaniu za dolenie największej świętości na ich planecie, król niebieskich ofiaruje blondasowi drące ryja kozy. Aha, czyli odgrzewamy wszystkie kotlety sprzed 10 lat, po czym odbierają na statku alert o bogobójcy, który namordował tylu bogów, że aż nawet nie było czasu pokazać tego na ekranie. I gdy Thor zauważa wezwanie od Sif, od razu rusza na bolcowanie. Ale Quill stwierdza, że dostają zbyt dużo alertów pogodowych i może lepiej się rozdzielić. Więc blondyna udaje, że wcale nie mają go głęboko w Asgardzie, po czym strażacy remizy w p*** odlatują. Dobrze, że zwiastun nie sugerował ich dużo większego udziału w filmie. Oszuści. Mięsień, zostając z kupą gruzu i kozami, odpala Bifrost, przenosząc się do Sif, która jest przekonana, że zaraz trafi do Valhalla, ale młot uświadamia ją, że trafiła tam co najwyżej jej odcięta ręka, bo tylko ona zginęła w bitwie. Jakiś wojownik w Valhalla na pewno się ucieszy. Po czym opowiada, że była na tropie Gora, który zamordował tamtego Tamoo, Kloca, a jego kolejnym celem jest Asgard. Zostawił wiadomość na lodówce, że wiesz, Assassin's Creed się tam pojawia, wbijając scyzoryk w glebę i uwalniając potwory. Ale na powietrznej kobyle od razu przylatuje alkoholiczka, a biseksualnym Frostem wracają tamci i kopią im dupy. Gdy blonda zauważa nagle byłego i już wita się z gąską, ale młod wraca do innego typa, którym okazuje się Jane. Każdego się spodziewałem, ale nie osoby, która była w zwiastunie. Sterta gruzu znowu zaczyna audycję dla niedowidzących, opowiadając o robieniu pancakesów dla Jane, gdy miała 12 lat i rozkazaniu Mjolnirowi, żeby zawsze jej chronił, gdy Thor był hot dogiem. Jakiś jest ten film. Ale później ich drogi zaczęły się rozjeżdżać i gdy ona szła spać, on odpalał Bifrosta i latał na k***y po galaktyce, więc zostawiła mu list, że go zostawia, bo kontrakt ze studiem nie pozwalał jej na nic bardziej osobistego. I gdy Torina zajmuje się poczwarami, Tort przepycha się z Assassin's Creedem, trzymając go już nieruchomego, ale rzuca nim o stare Volvo, bo film byłby za krótki, po czym próbuje go bzyknąć, ale znika, porywając wszystkie bachory z dupogardu do kosza i znikając. Rodzice będą mieli teraz najtrudniejsze zadanie, udawać, że nie cieszy ich odpoczynek od tych obsrańców. Kolejnego dnia, chcąc przykutasić, blanda zapewnia, że zaraz je znajdzie, po czym rozpierdala się o posąg jak ostatni kretyn, ale nagle pojawia się głowa syna Heimdala, tego ciecia od otwierania do pogardu, który wykitował. I w pierwszej kolejności sprzecza się, w jaki sposób mają się do niego zwracać, bo to jest teraz najważniejsze, po czym mięśniu każe mu zamknąć oczy i wyciągnąć rękę, dzięki czemu pojawia się w ich koszyku i sprzedaje mu lepa za pyskowanie. Masz szczęście, że to tylko na niby gnojarzu, i po chwili rozpoznaje, że są w świecie cieni, dokąd wyprawa będzie ciutkę niebezpieczna, więc ustalają, że trzeba skołować armię, udając się do wszechmiasta i żebrać u najpotężniejszych bogów. Ale grzmotołam jest niestabilny i trzeba go do czegoś przyczepić. Zapytajcie dziewczyn, one zawsze wiedzą, do czego się przyczepić. Mówiłem, wypierają siedzenia dla niepełnosprawnych i podłączają kozy, ale gdy Natalie Portek opuszcza młota, okazuje się, że nadal ma raka i flashbackuje do umierającej matki. Dobre. Co? Przypominając sobie, że nigdy nie może się poddawać, więc rozkierwia umywalkę, po czym przyłazi po nią moczy gęba, pocieszając, że razem zginą w bitwie i trafią do Valhalla. Czy nie ma lepszych alternatyw w świecie, w którym istnieje magia? Ruszają swoim kozom młotnim napędem do wszechmiasta, żeby tam marnować czas ekranowy na kolejne ch**warte gadki. A w międzyczasie w koszyku na dzieci pojawia się sam mroczny pasterz i urywa łeb jakiemuś wężowi. Ale gówniaki ostrzegają, że Thor już tu leci, na co odpowiada, że właśnie po to ich tu trzyma. Czyli uważasz, że bogom nie zależy na ludziach, ale zwabiasz jednego, zakładając, że zależy mu na ludziach. Sprytne jak na idiotę. Tamci pod przebraniem bogów emocji wchodzą do złotej świątyni pełnej dużo ciekawszych postaci niż oni i gdy siadają na miejsca, z chmury wyłania się Zeus i jego złoty bebek. Komuś się dobrze powodzi,
bardziej od czasów Gladiatora, który po szpanowaniu swoim piorunem łamie angielszczyznę, rozpoczynając świętą radę bogów od pytania, gdzie w tym roku odbędzie się orgia. No właśnie, też miałem zapytać. A gdy słyszy rozmowy przebierańców, wywołuje na środek Blondasa, który ostrzega o rzeźniku bogów, nalegając na zebranie armii. Ale Zeus zlewa to boskim moczem i uwiązuje go w kajdany, robiąc pyk i niechcący odsłaniając siusiaka. Kto nie robił takich żartów ojcu? A gdy Adonis oskarża spaśla Ksiksa, że się boi, ten podwija sukienkę i przyznaje, że owszem, ma problemy z nietrzymaniem moczu, ale nie ma co siać paniki i lepiej wychillować bakłażana, po czym przywraca mu szarfę i hostesy nie są zadowolone. Najpierw same ściągnijcie gacie i pokażcie, co tam macie, a na prośbę o wypożyczenie błyskawicy grub Zeus świruje z nią przez 15 minut, po czym odmawia. Tak się czujesz, gdy ktoś je ci przed nosem lody, zapewniając, że Gor nie ma klucza, żeby dotrzeć do centrum wszechświata i do wieczności. Potężnej istoty, która może spełnić każde życzenie, z której mógł skorzystać Thanos zamiast bawić się w jubilera, ale jakoś wyleciało mu z głowy, a że gruby nie chce ich puścić, bo mogliby zdradzić ich kryjówkę, odpalają młoty i kładą wszystkich strażników, ale Zeus miota błyskawicą w Korga, który rozsypuje się jak stara baba. O nie, kto będzie teraz prowadził niepotrzebną narrację? Na co Thor rzuca piorunem w jego bebech i spada poza kadr do sceny po napisach, po czym okazuje się, że Taika Waititi maleńka w dupie i nie chciało mu się nagrywać motion capture, więc została tylko gadająca głowa. Tyleniu pier... której w końcu udaje się zagwizdać na kozy, a Valkyria wbija na platformę, pożyczając błyskawice i całując delikatnie dłoń jednej z niuniek. Lekka sugestia, że lubi lizać pierogi, żeby odhaczyć wątek ABCD, ale zupełnie nieistotne dla filmu. Idealnie. Po czym odlatują stamtąd i podziwiają cyfrowe delfiny, gdy Blanda zmieli ozorem, wyznając w końcu Joannie, że chce z nią być. Na co odpowiada, że scenarzyści dali jej raka, bo musi mieć jakąś zabawną cechę. Ale pociesza ją, że dzięki niej stał się godzien młota i dwa tory lecą w jednego ślimaka. Po czym docierają do świata cieni, waląc ryjem prosto w planetę, gdzie okazuje się, że dziecka zostały wyjęte z koszyka. Może odstawił je z powrotem na półki? Szukajcie alejki z bio. A gdy trafiają do kanciapy Gorilla, okazuje się, że kluczem dotarcia do wieczności jest Bifrost, który Stormbreaker ma zainstalowany. Więc Małgośćka wypierdziela go za drzwi, ale mroczny pastuch i tak ich dopada. Nikt nie lubi, gdy grzebie mu się w rysunkach na plastykę. Po czym próbuje ich przekonać, że bogowie są głupi, a on jest bardzo fajny. I szantażuje Thora, żeby przywołał siekierę, bo inaczej wyciśnie sok z jego dupeczek. Z Walkiry wycisnąłby co najmniej pół promila. I w końcu mu ulega, zapraszając do tańca, gdy laski zajmują się go cienistymi potworami i Walkiria przebija go błyskawicą, ale on przebija też ją. Ha. Zupełnie jak w więzieniu. Po czym mięśniu odpala biseksualnego Frosta do Asgardu, ale bydlakowi udaje się wyrwać burzołamacza, gdy tamci lądują w nowym dupogardzie i Jane nie wygląda za dobrze. A w szpitalu okazuje się, że owszem, młotek pomaga jej wyzdrowieć, ale też ją zabija. A, czyli tak jak nasz fundusz zdrowia. Jeśli złapie za młota jeszcze raz, może umrzeć. Więc Vor nalega, żeby została i w końcu wyznaje jej miłość. A Valkyria stwierdza, że chyba straciła nerkę i też może umrzeć, więc jednak zostanie. Nie mówiła się jeszcze niedawno, że chcesz zginąć w bitwie i trafić do Walhali, hipokrytko! Więc daje mu tylko błyskawicę, którą teleportuje się do centrum wszechświata, bo oczywiście, że ma taką funkcję, gdzie Gwar odpala już Stormbreakera, otwierając furtkę do wieczności, a Blondex na limitowany czas przekazuje gówniakom swoje moce, bo oczywiście, że nagle tak może, i rusza na cieniste potwory ze swoją armią nieletnich, których jest gotów poświęcić dla życia bogów. Co może nie brzmi najlepiej, ale... no, nie brzmi najlepiej. I gdy on obija się z tamtym prześcieradłem, gówniaki wypruwają potworom flaki, szczerząc mleczaki. A gdy ich dyktator ma zrobić kosę, nagle pojawia się potężna Thor i zdejmuje rzeźnika, odwracając jego uwagę. Gdy Blondie uwalnia burzołamacza i rzuca go gówniakom, które teleportują się do Asgardu. Byłoby trochę niezręcznie, gdyby gówniak nie złapał. Po czym Jane niszczy nerko miecz, ale pasterz i tak przechodzi przez portal, pokazując siema wieczności. Wcale się tak dobrze nie znacie, pozerze. Jednak Thor przekonuje go, że nie zemsty szuka, a miłości, tak jak my wszyscy. I wspomina swoją zmarłą córkę, zmieniając od razu zdanie i zamiast życzenia śmierci wszystkim bogom, życzy sobie, żeby przywrócić ją do życia. Logiczne. Po czym Jane mówi Blondasowi na ucho swój nowy catchphrase i udaje, że jest dobry, a po wyznaniu sobie miłości odwala kitę, zamieniając się w złoty pył. A Gor prosi Thora, żeby zaopiekował się jego miłością i też zdycha, bo nerko miecz utrzymywał go przy życiu, a Korg znowu smęci, że Jane dostała pomnik, syn Heimdala ćwiczy z jedną ręką Steve, Korg ma chłopaka. Co?
Kork tak po prostu ma nowe ciało? A Blanda zamienił się w kurę domową, opiekując się miłością, której życiem też ryzykuje, walcząc razem w bitwach, a mówią na nich miłość i grom. Długo nad tym myśleliście? Po napisach końcowych okazuje się, że tak jak mówiłem, Zeus przeżył i smęci, że teraz nikt się już bogów nie boi, ale to się niedługo zmieni przez jego owłosionego syna, Herkulesa. A Jane po śmierci trafia do Walhalli, gdzie wita ją odpimpowany Heimdall. Nawet tutaj jest cieciem od drzwi? Co za chamstwo! Moja prawdziwa ocena to 5 na 10, a szyderczy tytuł to... Blondas, gówno i burza. Przed wami! Szyderczy skrót filmu o dziwnym doktorku, który miał znaleźć się w multiversum obłędu, ale trafił raczej do multipli. A teraz trafimy do świata bez sensu. No, God, please, no! Gdzieś w materiale z kolonoskopii Niuńka z Kitką i America Chavez biegną do księgarni między światami po księgę Vishanti, gdy goni ich płonąca sraj taśma, więc doktor Magodziej zamyka ją w pulpecie, czując, że długo tak nie wytrzyma. Niestety, będziesz się musiał przy niej spierdzieć. I nie mając wyjścia, zaczyna odbierać gówniakowi moc podróżowania między światami, żeby sraj taśma jej nie przejęła, tłumacząc, że jej śmierć jest tak nieistotna jak ten film dla MCU, gdy nagle sam zostaje nadziany na cyfrową rolkę i zdycha. O, to będzie chyba najkrótszy szyderczy skrót w mojej karierze. Ameryka Południowa zostaje uwięziona i ze strachu mimowolnie otwiera portal dupny i do innego świata, a doktor lekarz ostatkiem sił uwalnia ją swoimi mankietami i oboje do niego wpadają, po czym okazuje się, że to tylko sen prawdziwego Strange'a. Ale czy na pewno? Szczerze, mam to w dupie. Po zakręceniu powietrznego Windsora w postprodukcji idzie na ślub Christine, którą przeprasza, że był taki dziwny i zapewnia, że nadal mu na niej zależy, ale odpowiada, że i tak byliby kiepską parą, po czym stwierdza, że jest szczęśliwa i odchodzi. Trzeba było ją brać na sali operacyjnej, póki mogłeś. Na skrzyżowaniu pojawiają się nagle te ludziki z egzaminu na prawo jazdy, więc przywdziewa kieckę i przy użyciu jakiegoś Pokemona, które najwyraźniej może teraz wyciągać z dupska, ratuje kobietę z wózkiem, bo żula z wózkiem mielibyście w dupie, po czym odsłania jednookiego macanta terroryzującego mieszkańców Nowego Targu i ratuje Amerykę swoim latającym dywanem. Czy tam prześcieradłem, nieważne. I gdy ją rozpoznaje ze snu, dostaje strzała i ucina sobie drzemkę w meblowym, więc na ring wchodzi Wong i ratuje ją po raz drugi, ale po paru świecących piruetach zostaje zmacany, a Amerykę ratuje znowu latający obrus. Już na tym etapie kończą się wam pomysły? Po czym mimo kilku minut walki z gigantycznym potworem, jakiś kutafon na motorynce stwierdza, że on bez problemu sobie przejedzie prosto przez niego. Założyłeś się ze scenarzystą, debilu. Więc ośmiornica miota jego motolotnią, zdejmując płaszcz z Ameryki, która ląduje na Gzymsie, gdy doktor Dziwkarz się budzi i ratuje Wonga. Długo tak jeszcze? Nudzi mi się. Po czym zaprzęgają jednookom Wise do pługa swoimi lasami, gdy wspina się po wieżowcu, oczywiście zerkając na fajną dupę. Po filmach za oknem nigdy nie ma pasztetów. I gdy latający namiot zasłania mu okno, Stranger Things wyczarowuje z dupy jakieś łapy i po wyrwaniu latarni miota nią prosto w gałę Gargantosa, wyłupując ją i zabijając obstrańca na miejscu. Jesus. Nawet w nowym Legionie Koniobitów zaczekali z tym do finału. Doktor Dywan sprowadza USA na ziemię i niepokoi się, że mu się śniła. Ja też bym się niepokoił, ma tylko 14 lat. Ale odpowiada, że to nie był sen, tylko inny wszechświat. Po czym obowiązkowo smęcą o Spider-Boyu, zastanawiając się, czy sieci wychodzą mu też z dupy. Póki co najciekawszy dialog. Po czym streszcza im początek i tłumaczy, że nie ma kontroli nad swoją mocą, która działa tylko, gdy bardzo się boi. I ustalają, że muszą zdobyć księgę Vishanti, która da im wszystko do pokonania demona, który chce zdobyć jej moc. Wiem, że MCU to recykling, ale nawet scen z początku filmu? Doktor Sherlock każe jej udowodnić, że tamten sen nie był tylko snem, więc pokazuje mu sztywną niuńkę z kitką. I lekarz pediatra dochodzi do wniosku, że sny to okna do naszych alter ego z innych światów. Wow. Ciekawe, czy tam też mam takiego wielkiego kutu. Proponują zabrać ją do kamartaż, gdzie będzie bezpieczna, i chowają zdechniętego Strange'a, po czym gruby i dziwny dochodzą do wniosku, że Gargantos i płonąca sraj taśma miały na sobie te same runa, więc to sprawka czarownicy. Sabrina dołącza do MCU? A w międzyczasie Wanda kładzie do snu swoje zmyślone bachory, ale znowu okazuje się, że to tylko sen, ukośnik, inny wymiar. Na bank pisali ten scenariusz na kacu. I później nachodzi ją brodaty Stefan zasięgnąć porady na temat multiversum, ale gdy tylko wspomina o dziewczynie, która podróżuje między wszechświatami, Wanda od razu sugeruje, żeby przywiózł Amerykę tutaj, mimo że nie zdradził jej imienia. Czytała scenariusz?
Nie, wtedy by nie wystąpiła w tym gównie. I okazuje się, że to wszystko iluzja, a ona jest w posiadaniu Darkholda, potężnej księgi potępionych, która ma jej pomóc odnaleźć wszechświat, w którym jej zmyślone bachory istnieją i do nich dołączy. Aha, czyli nie mieliście kompletnie żadnego pomysłu na czarny charakter, więc całe WandaVision idzie się je... I to ona wysłała demony za Ameryką, żeby zdobyć jej moc, po czym każe Stefanowi wracać do Kamar-Taj i dobrowolnie oddać małolatę o zachodzie słońca. Bo jak nie, to przyjedzie po nią nie Wanda, co nie chciała Niemca, tylko szkarłatna czarownica. Bez miotły mi się tam nawet nie pokazuje po zerko. Wong angażuje całą stołówkę do obrony ich sanatorium i gdy tamta przylatuje, doktorek próbuje zagadać, że ładnie jej w czerwonym, ale i tak atakuje, zaczynając walkę na piksele. Ostatni raz byłem tak podniecony, gdy ścieliłem łóżko. A gdy widzą, że próbuje namącić statystom w głowach, Wong drze ryja, żeby wzmocnili swoje umysły. Ach, już wzmocniłem, widowiskowe, co? Ale i tak jedna Wajza daje się podejść, psując szyk i dziurawiąc osłonę z pikseli, po czym wiedźmia rozkarwia cały wychodek i zagania wszystkich do kiosku, gdzie Strange włącza jej wymiar lustrzany, ale wykorzystuje odbicia po kolei, wciągając strażników. Dlaczego każdy z nich stał w kałuży? Zeszali się? Więc je zasłaniają, ale i tak wychodzi gongiem, bo skoro nic w tym filmie nie ma sensu, po czym tłumaczy, że śni o swoich bachorach z innych światów i wyjmuje powerpointa, pokazując im je. Chociaż w tym świecie były tylko iluzją, ale szczegół. A gdy Stefan pyta, co zrobić z ich prawdziwą matką, zaczyna się kolejna bitwa na piksele i Ameryka znowu niechcący odpala portal, który wpada razem ze Stefanem i w ciągu kilku sekund lecą przez najbardziej odjechane wersje wszechświatów. Oczywiście trafiając do trochę bardziej zielonego Nowego Jorku, gdzie przechodzi się na czerwony. Wow, no obłęd, kur... Idą szukać tutejszego doktorka Dziwago, wyżywając się po drodze na Ashu i zmuszając go do walenia się po mordzie przez 3 tygodnie. Nie wystarczyło ci wyżywanie się na nim przez 3 części martwego zła, Raimi? I trafiają po drodze na Aleję Wspomnień, gdzie Dziwadło ogląda, jak dostał od Krystyny zegarek, który później rozdupczył, a Ameryka wspomina, jak wystraszyła się pszczoły tak bardzo, że niechcący wysłała swoje matki ABCD do innego wymiaru. Jeśli to miało mnie poruszyć, to się udało, ale tylko moje zwieracze ze śmiechu. Trafiają przed Sanktum i pomnik tamtejszego Dziwago, który zginął broniąc świat przed Thanosem. Po czym pojawia się Baron Mordo i okazuje się przyjazną Mordo, która zaprasza ich na herbatę. Bo ten film składa się ze scen akcji, które mam w dupie, i scen gadanek, które mam w dupie. I Morda wyjawia im, że Darkhold, który posiada czarownica, ma w sobie zaklęcie pozwalające na translokację, czyli przejęcie kontroli przez Wi-Fi nad swoim alter ego z innego wszechświata. I zupełnym zbiegiem okoliczności Honda używa właśnie translokacji, przejmując kontrolę nad sobą z innego wymiaru, jopiąc się w kamerę i łamiąc czwartą ścianę. O, nie wiedziałem, że oglądam też parodię Deadpoola. I gdy spędza czas ze swoimi bachorami, w Kamar-Taj do uwięzionego Pałąga dołącza posłuchajcie tego fantastycznego dialogu. A już myślałem, że nie żyje. Poświęca swoje niebinarne życie, niszcząc Wandzie router, więc ta na oczach Pałąga torturuje mu statystów. I wyciąga, że Darkhold był tylko kopią treści spisanej na ścianach góry Wandagor, ale nikt się tam nigdy nie dostał, więc ruszają się tam dostać. Gdy Strange podnosi dupsko, okazuje się, że Morda dorzucił im do herbatki piaski Nisanti i padają na mordy, budząc się w akwarium, które nadzoruje tutejsza Krystyna, będąc specjalistką od multiversum, więc Dziwadło od razu pyta, czy w tym świecie się bolcowali, bo od tej kwestii zależą losy wszechświata, gdy nagle wbija Morda ze swoją obstawą wibratorów i zabiera Stefana przed oblicze Illuminati, tajnej organizacji, w skład której wchodzą Kapitan Ameryka z waginą, Człowiek Widelec, politycznie poprawda Kapitan Marvel i wujek kartoflany Kinol z Fantastycznej Czwórki. Wow, jestem ciekawy, jak duży wpływ będą mieli na MCU. Mądre, ale zaczynają przydudzać, że największym zagrożeniem jest ten tło, doktor pediatrii, a nie Wanda. I nagle swoim bananowym meleksem zajeżdża profesor Whistle, o mało nie spierając się do rowu, i ogłasza, że tutejszy doktorek wcale nie zginął w walce z Thanosem. Czyli potrącił go gimbus pełen klaunów? Wiedziałem. Wanda i jej jednoosobowa banda docierają do góry, znajdując na ścianach magiczne hieroglify, gdy nagle pojawiają się zmutowane Sebiksy, ale okazuje się, że na nią czekali, bo to nie grobowiec, tylko tron. Ten grobowiec nie będzie twoim grobowcem. To było słabe. Wong zaczyna wytykać Wandzie nielogiczne gówna w scenariuszu a propos jej naciąganej motywacji, więc bez namysłu spycha go w przepaść i nie udaje mu się nawet złapać na magiczne lasso. No to do zobaczenia za kilka scen na jakiejś skale. A ona, używając translokacji, przejmuje kontrolę nad Wandą z Westview i nią odlatuje. Gdzie jest twoja mietła, podrabiańcu? A najmądrzejsi we wsi tłumaczą, że ich Dziwago, chcąc pokonać Thanosa, używał translokacji i roz...
Jebał inny wszechświat, powodując kolizję, więc człowiek widelec wydarł na niego ryja i go unicestwił. I tak był jakiś dziwny bezbródki. Nagle z drzwiami wchodzi do nich Wanda i wszystkich ubija na kwaśne jabłko. Więc do akcji wkraczają iluminaci, jak Savery niespodziewanie podpowiada doktorkowi, że jeśli uda mu się uciec, musi zaprowadzić Amerykę do księgi Vishanti. O, tego jeszcze nie było. I gdy Amelinaci myślą, że bez problemu rozwalą Such, ta zakleja mordę widelcowi, implodując mu łeb. A gdy pan fantastyczny wyciąga do niej grabę, mieli go jak plastelinę dla dzieci. Myślał, że przywita się z nią i będzie po sprawie? Po czym robi z karty równy 2 razy po 0,5 litra, a Rambo przygniata statuą. Podczas gdy Strange podpuszcza mordę do tego stopnia, że sam próbuje wydać wyrok i go wykonać. Ale zgodnie z religią MCU, prędzej czy później zaczynają się okładać pięściami. Bo każdy marzył, żeby zobaczyć bijatykę 2 40-latków w rowie, po czym Strange się wydostaje i ucieka, a gdy Wanda jest już blisko Ameryki, profesor XXX wchodzi do jej umysłu jako Steve Jobs i znajduje dobrą Wannę uwięzioną w gruzach. No już mogliście ostrzec Patryka Stewarta, że stamtąd wyskoczy zamiast dawać mu zawał serca? Po czym rzuca, że może jak ją stąd wyciągnie, to czar pryśnie. A może spróbuj wyłączyć i włączyć. Ale nagle pojawia się czerwona mgła, z której wyłania się szkarłatna locha i ukręca mu łeb. Jeśli znacie bardziej gówniany występ gościnny, zapraszam do komentarzy. Dziewczyny uciekają, wpadając na doktorka, który przekonuje Krystynę, żeby zaprowadziła ich do księgi Vishanti. I schodzą do tunelu pod rzeką, otwierając drzwi przy pomocy zegarka od Kryśki i w końcu ją zdobywają. Yes! Po czym natychmiast pojawia się Wanda i ją niszczy. Pierdolcie się. Otwiera Ameryką portal, wysyłając Stefana i Kryśkę do innego świata, a samą USA do złej Wandy na górze. Po czym ta dobra odzyskuje kontrolę i wraca sobie do Westview, a tamci trafiają do Polski za góra 2 lata, gdzie Stefan odwiedza tamtejszego Stefana, który korzystał z Darkholdu tak często, że wyrosło mu trzecie oko. Ta, od Darkholdu mu wyrosło. A Stefan potrzebuje tej księgi, żeby wrócić na chatę, ale masturbator chce w zamian Krystyny, więc zaczynają walczyć na teorię muzyki, co jest równie widowiskowe co głupie. Mój nauczyciel łapał się za głowę. I w końcu Stefan wypycha Trójokiego, nabijając go na furtkę i łapie księgę. A tymczasem Skorpion leży sobie do góry jajami na skalę. Bo jak wiemy, nic nie amortyzuje upadku lepiej. I nagle się budzi, bo nagrywają, po czym zaczyna się wspinać, gdy Wanda wyciąga ekstrakt z Ameryki, a doktor Magodziej odnajduje ten świat i sobie to ogląda. Bo najwyraźniej kręcą go takie rzeczy. Po czym informuje Niuńkę, że będzie na dalał salto, a później translokację i ma pilnować jego ciała, bo na pewno zaatakują go dusze przeklętych. Po czym przejmuje kontrolę nad swoimi zwłokami. Od samego początku mam wrażenie, że reanimują trupa i dociera swoim zombiakiem przed Taj Mahal, ale że przejmowanie trupów jest zakazane, w obu światach atakują go dusze przeklętych, więc Ruda odpala jakiś super znicz i je zabija. Po czym przypomina Tłumokowi, że jest mistrzem sztuk mistycznych i od razu po swoim Tai Chi przejmuje nad nimi kontrolę. Nie mogliście od tego zacząć? Pałąk jednego z zdejmuje podbródkowy, ma Strange resztę zdmuchuje, po czym nasyła na Wandę duszę, a tamten zamyka ją w pomarańczowym pulpecie. Dlaczego mam wrażenie, że oglądam zabawę na niby 2 6-latków? A, bo to to samo. Jednak wiedźma się wyrywa, ale Strange zamiast odebrać moc Ameryce, przekonuje ją, że jednak potrafi ją kontrolować, więc od razu zaczynają kontrolować, tłukąc dzirę po ryju. Pięściami oczywiście, bo Marvel. A gdy widzi, że jednak nie da jej rady, otwiera portal do Bachorów, pokazując, że się jej boją. I gdy dobra Wanda zapewnia, że będą kochani, od razu jej przychodzi chęć przejęcia multiversum i zostawia ich w spokoju. Nie no, warto było czekać 2 godziny, żeby wrócić do punktu wyjścia sprzed filmu. Niszczy Darkhold we wszystkich światach, żeby nikogo nie kusiło, a doktor Dziwak wyznaje Kryśce, że kocha ją w każdym wszechświecie. To słodkie. Szkoda, że gówno, prawda? Po czym Hameryka uczy się w kamartasz, a Stefan naprawia zegarek i wychodzi na spacer, dostając nagle trzeciego oka. A po napisach końcowych zaczepia go Charlize Theron jako Clio, bo wszyscy muszą dołączyć do tego zasranego uniwersum. I rzuca mu wyzwanie, żeby pomógł naprawić kolizję wszechświatów, którą spowodował, po czym rozcina płachtę rzeczywistości i wskakują. Nie wiem dlaczego, ale jakoś mam to w dupie. Przed wami szyderczy skrót filmu o najlepszym detektywie świata, który musi stawić czoła swojemu największemu wrogowi, kalamburom. A teraz wjedziemy w piwnicę nietoperza. No, God, please, no! Gdzieś na
zajebiście wysokim trzepaku. Jakiś perwo sapie do mikrofonu podglądając burmistrza Gotham, którego zachodzi od tylca i wali zlepa tępym narzędziem, zabijając go coraz bardziej z każdym uderzeniem, po czym siada mu na barana i rozciąga taśmę budowlaną. Oj, nie wiem, czy sklejenie taśmą go naprawi. A tymczasem szpadlomordy gada sam do siebie, łażąc między dziwakami w Halloween, gdy Gordon odpala jego znak towarowy, stanowiący też ostrzeżenie dla lokalnych szmaciarzy, że może czaić się w mroku i walić tam koń. A gdy banda bezrobotnych mimów osacza niewinnego statystę i czeka, aż kawaler udowodni, że potrafi najeb... mu sam w 10. Po 3 minutach stukania gumiakami, bo zabłądził, z ciemności wyłania się sam człowiek nietoperz i wszystkich napier... a przedstawiając się jako Zemsta. Bardzo mi miło, Łukasz Cegiełka. Po czym Gondor zabiera go jako osobę towarzyszącą na imprezę z okazji zamordowania burmistrza i ewidentnie poirytowany odkrywa, że Mitchell jest już gotowy do wysyłki i brakuje mu jednej okejki. Bez tego dalsza kariera polityczna i tak byłaby niewykonalna. A morderca podkreślił wszędzie flamastrem, jak bardzo nie lubi kłamczuszkowania. Po czym Bacjan, szukając poszlak, znajduje krwawą literę E. Na tej chwilę nie udziela komentarza. A Gordon Freeman wyciąga zgaduj zgadulę z dołączoną tabelką symboli Zwarda, gdy wparowuje komisarz Hamidło, żądając natychmiastowej eksmisji Batka, do którego, jak się okazuje, quiz jest adresowany i który rozwiązuje zagadkę. Wow. No to teraz już wszystko jasne. Po czym dowiaduje się, że burmistrza znalazł jego syn, więc gapi się na niego, przypominając sobie własne origin story i sztywnych starych. Po założeniu maski spawalniczej leci motorynką prosto pod pałac kultury do swojej tajnej bat spiżarni pełnej nietoperzy, jak się domyślam, tony gu, gdzie zdejmuje super nowoczesne patrzałki i sprawdza, co się w ogóle wczoraj od... bo noce zlewają mu się już w jeden sedes. Po czym skrupulatnie notuje wszystko w dzienniczku jak grzeczna mała dziewczynka, gdy pojawia się Alfred, zawracając mu dupę, żeby ogarnął firmowe finanse, bo zaraz nie będzie miał złamanego f*** na swoje zabawki. Żeby ogarnąć korpo Wayne'ów, najpierw musiałoby się czymś zajmować, ale odpowiada, że dla niego liczy się tylko to, co zrobi dla miasta jako zamaskowany obijacz bezdomnych, a w ogóle Alfons nie jest jego prawdziwym ojcem. A kto ci podcierał dupę do 16 roku życia, wyrodna łajzo? Po czym kolejnego dnia razem z Golumem po cywilu odszyfrowuje zakodowaną wiadomość i schodzi z Gordonem Ramsayem do komisu burmistrza, znajdując klapcęgi zbrodni i pendrivera z wisiorkiem, który odblokowuje dostęp do zdjęć wylewających się na ekran. Więc na pewno nie używają Windowsa, w którym otwiera się automatycznie tylko to, czego nie chcesz, na których Mitchell jest z jakąś poobijaną niuńką z Colinem Pingwinem w tle, a wirus na pendraku jest tak miły, że rozsyła wszystkie materiały do największych redakcji z maila Gordona. Kto by się spodziewał czegoś tak przebiegłego po mordercy? Więc zakładając, że chodzi o samicę, latek wybiera się do tego samego klubu, ale cieć przekonuje, że pingwina tu nie ma, bo wyjechał na biegu. Jasne. A że mściciel jest nieugięty, przyprowadza brata bliźniaka, żeby podkreślić komunikat i każą mu zjeżdżać. Więc gasi ich jak ognisko domowe i obija mordy połowie klubu, aż trafia na nielota. Tak szybko wrócił z bieguna, który twierdzi, że nie kojarzy laski, gdy pojawia się inna laska po świeże narkołyki i detektyw Invektyw zauważa na zdjęciach te same kiksy. Więc dyskretnie siada jej na ogonie skuterem, jadąc pół metra za nią. Trzeba było wsiąść razem z nią do środka. Po czym robi z rąk lornetkę i podgląda, jak pociesza dziewczynę ze zdjęć przejętą wyciekiem, a później skupia całą swoją uwagę na Selinie przebierającej się w skórzane szmaty i rusza za nią dalej. Mimo że jego głównym celem była tamta, ale dupa. Trafiając do domu burmistrza, gdzie przy użyciu specjalnej lutownicy kocica otwiera sejf, gdy pojawia się Pervoman, dając się trochę poobijać, żeby nie było jej przykro, ale w końcu ją przyszpila, odkrywając, że ukradła paszport swojej dziewczyny, który wredny sołtys przetrzymywał. Dlaczego chciał, żeby nie wylatywała z gminy? Więc Batman sugeruje, żeby wrócili do jej mieszkania i pogadali za Niką, ale na miejscu okazuje się, że zniknęła. Więc może trzeba było od tego zacząć, najlepszy głąbie świata? A w teleekspresie podają, że pan Łamigłówka zamordował komisarza i opublikował na Facebooku filmik zza kulis, jak zamontował mu klatkę ze szczurami, które miały wyjeść mu twarz. Dobra wiadomość jest taka, że Gordon może szybciej awansować, po czym Melina stwierdza, że komisarza też widywała w klubie, jak imprezował z mafią, więc Bad Boy informuje ją, że pomoże mu w śledztwie.
Ani jednak jest najlepszym detektywem świata. Schodzą z Gordonem do lodziarni, gdzie obok sztywnego Piotra oglądają labirynt dla gryzoni pełen kolejnych symboli i zawierający nową pocztówkę do Batmana, z której wynika, że ma rzucić światło na jakiegoś szczura. Czy te zagadki przygotowują Pinki i mózg? Po czym Celina Dion nakłada soczewki i zestaw cicho mówiący, wbijając do klubu jako rozrywka, a Batboy dzięki Content ID rozpoznaje prokuratora okręgowego o nazwisku Gil Cole. Colson, który zaprasza Niuńkę do stolika z resztą prokuratury, żaląc się, że Riddler poluje na najpotężniejszych ludzi w Gotham i może wydać szczurka, który wydał im potężnego mafiozę Maroniego, a wtedy w mieście zrobi się bajzel. W przeciwieństwie do idylli, która teraz tu panuje, po czym kobieta obok wspomina o zaginionej Rosjance, więc Selina dopytuje ją, co wie, aż uspokaja ją Pingwin, a zaraz za nim pojawia się Falcon, który ewidentnie się z nią zna, ale gdy zamaskowany domokrążca dopytuje, skąd zrywa GoPro. No i koniec darmowego porno creepie. A gdy odjeżdża taksówką, Gil wsiada do swojej fury, gdzie jak się okazuje ma gościa, który go taśmuje i zakłada na łeb jakiś dyszel z dyskoteką. A później Alfons przynosi Bruce'owi odszyfrowany kod z pocztówki w klatce, w której pojawia się skrzydlaty szczur po hiszpańsku. Jestem pewien, że przetłumaczył to bez błędów. Po czym Bruce pojawia się na pogrzebie burmistrza, gdzie niechcący uruchamia skrypt ekspozycyjny, z którego dowiadujemy się, że ojciec Bruce'a uratował życie Carmine'owi, operując go po postrzale, a mały Batman wszystko widział. Czyli już od młodości lubił podglądać zboczeniec. A gdy włazi do środka, nagle zaczyna się jakieś poruszenie i widzi na balkonie podejrzanego typa, po czym jakaś baba nie potrafiąca jeździć automatem parkuje swojego Lincolna na samym środku, a po chwili wysiada z niego zakneblowany i zabombowany Mel Gibson, ten Gil Colson, który ma kolejną wiadomość do Batmixa, więc już 3 godziny później po zmianie gaci pojawia się sam on, zapoznając się z kolejną laurką, która wyjaśnia mu, jak działają telefony. Ta zagadka nie była zbyt ambitna. I po odebraniu od typa, który nie ogarnia, że jest za blisko obiektywu, słyszy, że jest częścią jego planu w zdemaskowaniu prawdziwej twarzy Gotham. Dwóch typów chowających się za maską ma kogoś zdemaskować? Aha. Po czym wariat daje sprzedajnej łajzie 2 minuty na rozwiązanie 3 łamigłówek w zamian za kod do obroży i Bartek 2 mu podpowiada. Ale gdy człowiek Rebus pyta go o nazwisko kreta, który sprzedał Maroniego, woli zdechnąć niż powiedzieć i bomba eksploduje prosto w ryj Gacka, a siła wybuchu jest tak ogromna, że aż musi się zdrzemnąć i budzi się na pałach, które już chcą mu ściągnąć ze łba gacie, ale Gondor opanowuje sytuację, każąc wszystkim wyjść. Po czym udając twór trzego niż beton, daje mu klucz, instruując, żeby mu zajebał gonga i uciekł na dach. To najlepszy plan, o jakim słyszałem. Więc wali go w ryj i ucieka na górę, uruchamiając swój latający śpiwór, w którym leci w dół na dół, zahaczając ryjem o infrastrukturę i przetaczając się jak gówno po asfalcie. Innymi słowy, mięciutko ląduje, po czym jak zwykle spotykają się z Gondorem na herbatę i dochodzą do wniosku, że skrzydlaty szczur może oznaczać pingwina. Więc śledzą Oza Wielkiego i Pasztetnego do zakładu recyklingu, gdzie jak się okazuje produkują krople, a po chwili pojawia się tam też kobieta Kocica. Czy ona ma jakiekolwiek kocie mocy oprócz jeżdżenia motocyklem? Która zdejmuje ochroniarzy i pożycza sobie ich kasę, znajdując martwą Anitę, gdy pingwiny zaczynają do nich walić i chowają się za samochodem, ale gdy Ozzy ich zachodzi, Batrix odpala już swoją odrzutową nysę, a tamci grzecznie czekają 2 tygodnie, aż ruszt się nagrzeje i rusza, hamując po przejechaniu 0,5 metra. Przypomniał sobie, że do pościgu potrzebna jest też osoba ścigana, więc Nielot wsiada do fury i spertala na autostradę, gdzie po widowiskowej grze wstępnej powoduje gigantyczną kraksę, przekonany, że udupił Netoperka, ale Netoperek przełącza na paliwo odrzutowe i wbija na skocznie z GTA. No nareszcie coś realistycznego. Przylatując prosto z piekieł i uderzając w ładę pingwina, który kończy dachem do dołu, podziwiając, jak mroczny giermek kroczy do niego w gumowca. Po czym cisną go, kim jest Radler, i przedstawiają cały scenariusz, w którym on jest skrzydlatym szczurem, czyli El Rata Alada. Więc daje im lekcję hiszpańskiego, tłumacząc, że pan Rebus musiał się albo miał coś innego na myśli. Jakie szczęście, że miał czas na kurs espanol między mordowaniem swoich wrogów i handlowaniem narkołykami. I wtedy najlepszy bramkarz świata dochodzi do wniosku, że chodzi o adres URL, więc wpisuje go w internety i pojawia się czat z Matrixa. Here we go again, kur... W którym pan Krzyżówka ma dla niego kolejną zagadkę, której rozwiązaniem jest opuszczony sierociniec, gdzie oprócz menelstwa kroplarzy znajdują już odpalony projektor z wystąpieniem Thomasa Wayne'a, który zapowiada założenie
zarządzanie charytatywnego funduszu odnowy Gotham, a napisy na ścianach sugerują, że za grzechy ojca powinien zapłacić syn, więc kolejną ofiarą ma być Bruce Wayne! O kur... Powiedz, że musisz wyjść i szybko do siebie zadzwoń, żeby się ostrzec. Batex leci swoją rakietą do Pałacu Kultury, dzwoniąc do Alfreda, ale gdy odbiera jakaś baba, okazuje się, że już godzinę temu Alfons trafił na bombkę i wyjebało go z kapci. Może to go nauczy trzymania się z dala od cudzych listów. Na szczęście leży sobie w filmowej śpiączce, czekając na scenę, w której będzie potrzebny, a Bruce zdejmuje obrus i przestawia stół, rozstawiając sobie na środku PowerPointa ze wszystkimi wskazówkami, bo szkoda mu kasy na pakiet Office'a, i wpada na trop funduszu odnowy, grzebiąc w dokumentach, po czym Selina zagaduje do niego ze sracza i spotykają się w jego ulubionym miejscu, gdzie okazuje się, że okrada Falcona, bo jest jej ojcem. Logiczne. A teraz chce się zemścić na jednym ze skorumpowanych gliniarzy, który prawdopodobnie zabił Anikę, więc prosi o pomoc szpadlą mordę, lecąc z nim w ślimaka. No bo gdzie miałaby lecieć? A później w Batskini Bruce ogląda w wiadomościach dokument autorstwa Riddlera, w którym twierdzi, że matka matki Bruce'a zamordowała swojego męża i strzeliła samobuja, a Marta leczyła się psychiatrycznie, co jeden z dziennikarzy odkrył w czasie kampanii Thomasa na burmistrza, więc zlecił Falconowi, żeby go zabił. Nichu... się to nie klei, ale kontynuujcie. Na co Edward odwiedza Falcona, dowiadując się, że to prawda, dziennikarz, którego sprzątnął, pracował dla Maroniego, który obawiał się, że Falcon będzie miał burmistrza w kieszeni, więc prawdopodobnie on zabił mu starego. Powoli się już gubię, to kto w końcu z kim sypia? Po czym Andy Circus budzi się już na swoją scenę i tłumaczy w kur... Bruce'owi, że ojciec kazał Falconowi tylko nastraszyć dziennikarza, żeby chronić wizerunek jego matki, ale tamten od razu go zabił, żeby mieć na niego haka. Dlaczego kamerdynerzy zawsze trzymają coś w tajemnicy do końca filmu, zamiast po prostu o tym powiedzieć? A gdy załamany Tomek zapowiedział, że pojedzie z tym na pały, tego samego dnia zginął. I gdy już łapią się za rączkę, nagle Szpadel zauważa swoje logo, ale okazuje się, że to nie Gondor je włączył, tylko Selina. Nic dziwnego, koty mają pierdolce na punkcie światełek. Która obija ryja Kenziemu, rzucając Batkowi nagranie od Aniki, przesłuchiwanej przez Falcona, który wyciągnął z niej, że burmistrz wygadał się jej o doniesieniu na kogoś. Więc Bartek dochodzi do wniosku, że to Falcon jest szczurem. Byłem pewien, że to katłomy. A Kenzie wyjaśnia, że po śmierci Wayne'a wszyscy zlecieli się do funduszu odnowy, przez który mogli dawać łapówki, prać pieniądze i brudne gacie. Ale szczurowi było mało, więc zorganizował nalot na Maroniego i zrobił z policjantów marionetki, dzięki czemu tak naprawdę to Falcon jest burmistrzem od 20 lat. To dlaczego nie nosi korony? Po czym wściekła kotka chce odpalić Kenziego, ale jej nie pozwalają, więc go spycha i ucieka. A po wciągnięciu go postanawiają, że trzeba ją złapać, zanim zabije Falcona, więc mroczny żołnierz skacze na bungee pieszo. Czy on trzyma kilometr tej linki w dół? Gdy ona zakłada periukę i prosi o rozmowę sam na sam z bossem, ale gdy już ma go kropnąć, Cyngiel woła go na telewizję, w której publikują nagranie Aniki dostarczone przez Gordona. A Selina strzela do niego w imię swojej matki, nie trafiając. Może zamiast trenować pożegnalne teksty, trzeba było potrenować na strzelnicy. Po czym nie trafia jeszcze trochę, gdy Batek wysadza w klubie korki i przychodzi na strzelaninę z rękami. A Carmine dopada Melinę, dusząc ją, ale pojawia się Batek i go zdejmuje, wyprowadzając go na zewnątrz i słuchając, że wszystkie swoje sekrety zabierze do grobu. Zabawne, że o tym mówisz. Po czym zostaje oficjalnie aresztowany, ale w zamieszaniu dostaje nagle kulkę, jak się okazuje, ze snajperki Radlera. Latarnia uświadamia Batmanowi, że właśnie tego szczura miał pokazać w świetle. Pod tą konkretną latarnią? Wow, co za precyzja. Jednak gdy lecą do jego kryjówki, nikogo nie znajdują, ale dostają cynk, że gąciarz siedzi sobie spokojnie w kafejce z Blade Runnera, w której bez oporu daje się zaaresztować, uśmiechając się na widok Batmana i zostawiając znak zapytania w kawie. Czyli to kofeina za wszystkim stoi. Ale twist. W jego noże Bad Boy znajduje narzędzie zbrodni i odkrywają, że w zamkniętej grupie popaprańców publikuje materiały, które są zaszyfrowane hasłem. A Batek, oglądając scenografię, sugeruje, że on jest ostatnim celem i może to już koniec Batmana. Zrobiłeś 5 zmierzchów, więc nawet mnie nie wkur... Po czym Gondolyna dostaje info, że wariat chce się widzieć z Gackiem w Arkham, gdzie opowiada, że Thomas obiecał mu pomoc jako sierocie, ale po jego śmierci wszyscy płakali tylko nad losem biednego
Bruce'a, a Batman zainspirował go do zemsty i chce z nim współpracować, ale odpowiada, żeby leczył się na łeb, co w sumie już robi, bo jest w świrkowie. A gdy Batmix uświadamia sobie, że planuje coś jeszcze, śpiewa mu tylko Ave Maria, więc zakrada się z powrotem do jego mieszkania, gdzie nakrywa go glina i mimowolnie wspomina, że narzędzie zbrodni to docisk do wykładzi, więc podważa dywan, odkrywając resztę planu Riddlera, akurat w idealnie dramatycznym momencie filmu, co za przypadek. Dzięki czemu odgaduję hasło do jego materiałów, w których tłumaczy, że zaparkował 7 ciężarówek z petardami wokół opaski brzegowej, które wybuchną w wieczór wyborczy, zalewając miasto, co właśnie się dzieje, i Zwyrol cieszy dupę, podziwiając to z Arkham, gdy jego followersi ustawiają się już z pukawkami nad przyszłą sołtysową. Aż tak kiepsko u nich z celnością, którą Gondor namawia, żeby pozwoliła się ukryć, ale upiera się, że ona nie zostawi tych ludzi, i wychodzi na scenę, od razu obrywając strzała. Więc Gordon ściąga tempom dzidę z powrotem do kuchni, a Batman spada się z sufitu, kopiąc dupy cosplayerom i wieszając ich jak marionetki. Całe szczęście, że nie celują w jego odkryty szpadel face, po czym przyjmuje strzała prosto w klatę, zwisając nad green screenem, gdy statysta przeładowuje giwerę przez jakieś 3 miesiące, czekając, aż pojawi się Selina, która go zdejmuje i wciąga Bateksa z powrotem na pokład. Panie kapitanie, co pan dala za burto, mówiąc mu, że wszystko jest okej, i to już koniec, jakby się z nim żegnała, i Batsy zaczyna odpływać, ale daje mu buziaka i obrywa kopa na łeb od jakiegoś dżentelmena, więc wstrzykuje sobie trochę płynnego Hulka i zaczyna miażdżyć, aż zatrzymuje go kapitan Gondor, a odmaskowany cosplayer przedstawia się jako Zemsta. Nie dość, że niedoszły morderca, to jeszcze złodziej ksywek, po czym woda zalewa nagle całą arenę i kabel z prądem niebezpiecznie dynda nad ludźmi, więc Batek bohatersko go skraca, dając się porazić i spadając do wody. O nie, znowu umarł. Po czym wyłania się z niej, jakby nic się nie stało, i odpala flarę, prowadząc zbłąkane owieczki na afterparty, a później smęci sam do siebie, że musi dalej dawać ludziom nadzieję i być fajnym, pomagając w znoszeniu statystów. Gdy Czubek ogląda TV, płacząc nad swoim nieudanym planem, ale za to poznaje Funfla z celi obok, który przyszedł na casting na Jokera. Odezwiemy się do pana. A Selina Dion przekonuje twardziela, że tego miasta nie da się uratować i powinien uciec razem z nią, ale odpowiada, że musi zostać, bo sequel, więc świrują trochę na moto i rozjeżdżają się w różne strony. Całkiem nieźle, szpadla mordo, całkiem nieźle. Moja prawdziwa ocena tego filmu to 10 na 10, a szyderczy tytuł to... Spider-Man. Początek. Przedwoli. Szyderczy skrót filmu o małym sierściuchu, który chce spełnić jedno skromne życzenie, być znowu nieśmiertelny. A teraz opróżnimy kuwetę. No, God, please, no! Gdzieś w kosmicznym Sedesie Puszek Okruszek opowiada o gwiazdce, która spadła na ziemię, paląc tysiące drzew i tworząc czarny las, a później wypełniła go psychodelicznymi kwiatami i nadal tam czeka, żeby spełnić czyjeś jedno życzenie. To może praworządność w Polsce? Po czym Kitek łamie sobie karki i wita plebejuszy w nie swoich nieskromnych progach, częstując ich mlekiem i butami na mordę, a po zrzuceniu im polskich złotych chwyta za wiosło, śpiewając, jaki jest zajebisty. Masz szczęście, że i owszem, mały pchlarzu. Ale w trakcie solówki wraca nagle gubernator, więc Kici powolutku do niego zjeżdża, niszcząc jego olejne selfie. Wiesz, ile godzin musiał pozować przed lustrem? Po czym siwielec każe mu odrąbać łeb, więc puszcza stosowny soundtrack i kopie wszystkim szpady, upokarzając na końcu łysą pałę. Ale gdy odpala fajerwerki, nieopodal budzi się Olbrzym, który zdejmuje wieczko od imprezy i zaczyna wyciągać wieśniaków. Fajna torebka. Więc Kotece każe się wyjebać z kontrabasu i wbija szpilę prosto w paluch metroseksualnego giganta, który miota nim w przestworza, ale po przebiciu kilku budynków łapie tylko grzdyla kawusi i rusza dachami, unikając dzwona, po czym odcina kosmetyczkę, uwalniając chłopów. Myślisz, że łatwo znaleźć w Rossmanie taki rozmiar? A po przekręcaniu opaski brzydal sam przywala sobie w ryj i pada 2 mm za sierściuchem, któremu wszyscy wiwatują, żądając kolejnej piosenki, ale gdy chwyta za pudło, nagle zostaje zgnieciony. Bisu jednak nie będzie, wracajcie do dojenia krów i kazirów. Po czym budzi się u miejscowego medyka, golarza, dentysty, kolarza, który uświadamia go, że zdechł. A gdy mały robi rachunek swoich zgonów, okazuje się, że umarł już 8 razy, więc z 9 żyć zostało mu już tylko...
Jedno! Na co malarz, tynkarz, piosenkarz sugeruje, żeby przeszedł na emeryturę i zaszył się u kogoś bliskiego, ale że z jakiegoś powodu Kitek nikogo takiego nie potrafi wymienić, dostaje namiar do szurniętej kociary, która przygarnia takie łajzy jak on. Ciekawe, co na to jej mąż. Żartuję, na pewno nie ma męża. Więc podłamany kocur idzie do baru na Mleczną Setę i gdy zarzeka się, że nie da się nikomu przygarnąć, nagle obok niego pojawia się upiorny wilczur, który grzecznie prosi o autograf na liście gończym przy napisie martwy. Czy on coś jakby sugeruje? Więc Sierściuch, myśląc, że to łowca nagród, od niechcenia zabiera się za kopanie mu dubska, ale o dziwo to on dostaje łomot. I gdy zauważa krople swojej krwi, cały się zjeża, a przed oczami przelatują mu wszystkie przygody, łącznie z tymi ze Shrekiem. Ciekawe, ile wziął za występ gościnny. Po czym wilczur każe mu podnieść szpady i wrócić do walki, ale przerażony ucieka do pokoju obok. A gdy cień kanciastego Batmana się zbliża, zawija się stamtąd gównianą autostradą i opuszcza miasto. Nie dziwię mu się, ten wilk wygląda jak przerażający skór! Docierając do przytułku kociary, przed którym zdejmuje swoje gumiaki i wrzuca wszystkie rekwizyty do grobu, a po zaśpiewaniu ostatni raz, jaki jest zajebisty, ze łzami w oczach je zakopuje. Tytuł obiecywał kota w butach. Będzie reklamacja. Po czym zostaje przyjęty do domu Sierściucha, gdzie właścicielka po umyciu go przedstawia reszcie jako Pickles i z początku niechętny do mieszania się z tym tałataństwem, w końcu staje się jednym z nich, zapuszczając brodę. Ty żulu obstrany! A w międzyczasie Złotowłosa i jej niedźwiedzia rodzina wpadają w Del Mar na jego trop i ruszają za nim, mimo że sami są ścigani listem gończym. Wyczuwam tu nutkę hipokryzji, gdy do kocura przylepia się mały kundel udający kota, żeby przyjść i się nażreć, który jest bardziej namolny niż Jehowi, nie odstępuje Kitka nawet gdy wali kloca w kuwetę. Mordo, granice! Po czym nagle pojawia się upiorna znajoma postać i kinol pod drzwiami. O nie! Komornik. I okazuje się, że to niedźwiedzia banda, która szuka kota w gumowcach, ale Złota nie widzi podobieństwa do tego zarośniętego menela, a gdy znajdują jego grób, Kitek podsłuchuje, że chcą odnaleźć gwiazdkę z nieba. It does exist. No przecież sam mówiłeś o niej na początku, ty koci obchlejusie. A gdy słyszy, że dzięki niej można spełnić jedno życzenie, od razu się podpala, że mógłby poprosić o kolejne 9 żyć. Chociaż mógłby poprosić o ich nieskończoną liczbę, ale najwyraźniej omijał kocie lekcje matematyki, po czym słyszy, że był im potrzebny, bo tylko on dałby radę okraść Jacka Placka i zdobyć mapę do gwiazdki. Więc gdy odchodzą, każe kundlowi odkopać swój uniform i dociera do Mordoru w pojedynkę z piesełem. Czy ty nie rozumiesz, co znaczy spier i zakrada się do skarbca, gdzie siostry Żmijewskie przynoszą właśnie mapę Plackowi, który chce zostać największym czarodziejem świata, bo gdy był małym grubasem i średnio mu szedł rymowany marketing, publiczność podjęła magiczny kukiełek. Nie wystarczy ci bycie największym pasztetem świata? A gdy gada ze żmijami, Kotełkie otwiera skrzynię i wyjmuje mapę, ale w środku jest też jego stara znajoma, Kitty Kociłapka, która też dostała to zlecenie. Przetnijcie mapę na pół i fajrat. I gdy roastuje jego barbera, dachem wpertala się Złota z niedźwiedziami, grożąc kocurkom szklanymi kwiatami. Ale nagle szafa trzydrzwiowa potyka się o własne kikuty i Sierściuchy odlatują dywanem, dostając się do furmanki, którą pieseł rusza paląc gumiaka. Całe szczęście, że dorabiał jako konny taksiarz. A gdy siadają na nich łucznicy, zatrzymują ich motłochem zbierającym złote pesa, a Puszek zauważa też w tłumie wilczura, co ma oczy jak 5 złotych. Jest jak rata kredytu hipotecznego. Po czym grubas zbiera do torby cały karwa Lombard i zamienia dynię w zasrany czołg, ruszając za Sierściuchami w obstawie piekielnych piekarzy, gdy tamci podążają za wskazówkami mapy, docierając do czarnego lasu. Więc tak wyglądają te mistyczne drzwi do lasu. Po czym wbijają do środka i okazuje się, że całkiem tam fajno, a że Kitty nadal nie pozwala Puszkowi spojrzeć na mapę, brutalnie ją atakuje swoją słodkością, więc ona atakuje jego i zaczyna się bitwa na słodzenie, od której Perro pada aż na glebę. Z dwoma kotami w obsadzie to było nieuniknione. Jednak gdy Kicur dotyka w końcu mapy, plansza transformuje się pod niego w jakiś lawowy horror, a gdy Kitty sprawdza swoją ścieżkę, jest równie dołująco. Jakie wy mieliście dzieciństwo? Po czym Perro sprawdza od niechcenia, co jemu pokaże mapa i teren wraca do sweetaśnej wersji pierwotnej. Bo po co animatorzy mają się męczyć z nowym światem? A po chwili w czarnym lesie pojawia się banda Złotej i zmierzając po węchu za Sierściuchami, każdy z niedźwiedzi wymienia, co by chciał dostać. A gdy matka pyta Złotowłosom, jak ona zmieści to wszystko w jednym życzeniu, ściemnia, że nie może powiedzieć: jeśli wyrolujesz rodzinę Paddingtonów, to cię zniszczę. Po czym pchlarze docierają do kwiatuszkowego zakątka, który kocury atakują, dając się tylko uwięzić, ale piesuncio grzecznie wąsza
wącha kwiaty i toruje im drogę. Więc Kitty pyta, dlaczego jest taki żałosny i skąd się w ogóle wziął. Czyli generalnie myśli na głos to, co typowy kot na temat każdego, więc odpowiada, że to super śmieszna historia, bo ludzie wsadzili go do skarpety z kamieniem i wrzucili do rzeki, ale wygryzł w niej dziurę i wrócił na brzeg, do tej pory szukając swojego rodzeństwa. Czasem nie łapie tego brytyjskiego humoru. Po czym wąchają kwiaty razem i ruszają dalej, gdy niedźwiedziom siada na ogonie Jacek Placek swoim czołgiem i napierdala ich z nie do wyciągniętego Excalibura, spychając z drogi, ale zatrzymuje go kwiatuszkowy zakątek, który unicestwia jego piekielnych piekarzy. O nie, kto teraz przypali go w paczo? Na szczęście grubas wyciąga z tornistra śmiertelną szarańczę, która okazuje się tylko głosem jego sumienia, ale już dawno je zeżarł, więc odpala Feniksa, puszczając wszystkie przerośnięte kwiaty z dymem. Ja na twoim miejscu, mój zielony przyjacielu, już bym od niego spierdolił. Akitek tymczasem ma już dosyć swojej drapiącej brody, więc błaga koci łapkę, żeby mu ją przycięła, i po przyznaniu, że wygląda jakby zdechł mu na twarzy opos, obcina mu ją, dając na pocieszenie nożyk, żeby miał czym obierać ziemniaki. Więc kocur wyrzuca kijek, a Perro wyskakuje za nim na brzeg i zostaje złapany przez Jacka Placka, który szantażuje kocury, żeby oddały mu mapę, gdy pojawiają się niedźwiedzie, rzucając w grubasa piekarzami. Tego nie robiła nawet wściekła Gesslerowa. I w zamieszaniu pieseł ucieka, wszyscy zaczynają się kotłować w walce, w czasie której kocurek już ma sięgnąć za mapę, ale nagle słyszy znajome pogwizdywanie i zauważa wilczura, uciekając w cholerę. Bo nie każdy bohater jest bohaterem. Gdy Złotko dotyka mapy i ucieka z niedźwiedziami, a kocur dostaje już z widów i ataku paniki, ale na szczęście znajduje go pieseł i kładzie pyszczek na brzuchu, uspokajając go. Chociaż kot pewnie by jeszcze na niego nasrał, więc wyjawia piesełowi, że to jego ostatnie życie i boi się śmierci. A gdy słyszy ich Kitty, wyjawia, jak bardzo żałuje, że zostawił ją przed ołtarzem i uciekł. Nie dość, że kot, to jeszcze świnia. A Złotowłosa tymczasem dostaje sugestię od Ciri, żeby przejrzała na oczy, bo cel jest tak blisko, że może ją zaskoczyć. O, nawet mi się zrywa. Nie, to z filmu. I nagle staje przed nimi ich chatka, w której Goldie przypomina sobie, jak włamała się do domku niedźwiedzie i ją przygarnęli. Gdy kapitan Pazur wyznaje Kitty, że nie pojawił się na ich ślubie, bo pierwszy raz w życiu się bał. Na co odpowiada, że luz, bo ona też nie przyszła. No to się dobrały dwie świnie. Po czym zauważają chatkę niedźwiedzi, a Spaślun, przechodząc mostem zbudowanym z ludzkiego cierpienia, wyznaje robakowi, że miał okropne dzieciństwo pełne kochających rodziców, pałaców i pewności, że odziedziczy przemysłowe imperium. Współczuje, naprawdę. A od gwiazdki chce tylko całej magii świata, wyłącznie dla niego i nikogo innego. Jednak gdy każe przejechać czołgiem, cała ekipa się zapada i wszyscy giną, ale ma na to wywalone pomidory. Najważniejsze, żeby ciasta były dobre. A kocurki tymczasem zakradają się do chatki, zdobywając mapę, ale Puszek zostaje przyuważony, więc rzuca ją do Kitty, która uruchamia kolejną transformację, ale Złota przygwożdża mapę, psując grawitację. No, teraz to mi się zrymowało. Więc kicury, przy użyciu idealnie zsynchronizowanego flamenco, dostają się do niej i las transformuje się pod Kitty, zostawiając niedźwiedzie w tyle, ale razem z Perro. O nie, sierściu! A gdy Puszek łapie za mapę, zostaje uwięziony w jaskini zagubionych dusz, więc pokazuje Kitty, gdzie jest pieseł, i się rozdzielają, podczas gdy Paddingtony rozstawiają na nich pułapkę. Nie za mała? I gdy Złocista przekomarza się z bratem, pieseł przejmuje pałeczki i roastuje ich tak, że maszyna od pikania ledwo nadąża. Może trochę delikatniej do chuj, to w końcu film familijny z... mały. A gdy matka niedźwiedź twierdza, że chyba go zaadoptuje, Kitty podmienia go między ujęciami na szyszki i sami wpadają w pułapkę, która całe szczęście ma kategorię wiekową 6+, a kocur spotyka swoje poprzednie wcielenia i świetnie się z nimi bawi. Ale gdy pyta, gdzie jest wyjście, bo musi wracać do Kitty i pieseła, wyśmiewają go, przekonując, że ich nie potrzebuje. Nie ma to jak rada od 8 typów, którzy zginęli przez swoją głupotę, więc twierdza, że są matołami i rusza sam znaleźć wyjście, ale na jego drodze staje nagle Wilczur, który pokazuje mu na swoim sierpie każdy z jego przedwczesnych zgonów, przy którym był. I Kitek ogarnia, że to nie żaden łowca nagród, a śmierć we własnej osobie. Byłem pewien, że to ten od czerwonego kapturka, która twierdzi, że 9 żyć to jakiś absurd, a że kocur nie cenił ani jednego, przyszedł mu osobiście odebrać ostatnie. Na co obsrany Puszek tradycyjnie daje łapę, zostawiając w tyle nawet Kitty i piesełka. Już byś chociaż ściemnił, że musisz do kuwety. Gdy niedźwiedzie mają już dosyć tego biegania po lesie i pytają, czego
tak bardzo pragnie złota, że ich po nim ciąga. I nagle wypala, że chce mieć w końcu normalną rodzinę. A trójka niedźwiedzi i blond dziewczynka to nie jest normalna rodzina? I mama niedźwiedź, mimo pękniętego serduszka, stwierdza, że nawet jeśli nie uważa ich za prawdziwą familię, to i tak pomogą jej znaleźć gwiazdkę, jeśli to jemu szczęśliwi. Bo tak zrobiłby Paddington. Po czym Kicur znajduje w końcu gwiazdę tego filmu i już zaczyna wymawiać życzenie. Ale pojawia się Kitty, rozczarowana, że w końcu komuś zaufała, a on znowu uciekł i nadal myśli tylko o sobie. Jest kotem, czego się spodziewałaś? A gdy Puszek wyjawia, że to jego ostatnie życie, oddaje mu tylko mapę i odchodzi. Ale pojawia się Jacek, Placek i niedźwiedzia familia, więc wszyscy zaczynają się tłuc o mapę, która dostaje się w ręce złotej, ale decyduje się jednak pomóc bratu, którego coś zasysa. A, czyli po to nosiła przez cały film te pseudowidły. Po czym Kitty wrzuca placka do jego damskiej torebki, a piesę łapie mapę i oddaje kocurowi, przyznając, że sam ma tylko jedno życie, ale dzięki niemu i Kitty stało się wyjątkowe, więc może tyle wystarczy. Nie! A gdy Puszek się zastanawia, nagle pojawia się śmierć i zamyka go w ognistej podkowie, każąc z nim walczyć zamiast żebrać o kolejne życia. I po szybkim recapie wspólnych przygód, Kicia decyduje, że nie będzie już uciekać. No to miło było cię poznać. I zaczyna się mordobicie, które idzie kocurowi nawet nieźle, ale traci szpadę, więc wyciąga nożyk od Kitty i idzie mu jeszcze lepiej. Mały, ale loko. Aż w końcu popycha do wilczura sierp, każąc mu go podnieść. I mimo przekonania, że i tak z nim nie wygra, zapowiada, że o to życie będzie walczył do końca, bo w sumie nie ma już innego wyjścia. I wkierwiona śmierć przyznaje, że przyszła tu po zapatrzonego w siebie pyszałka, który myślał, że jest nieśmiertelny, ale najwyraźniej już go tu nie ma. Więc odchodzi, radząc Kicurowi, żeby nie zmarnował tego życia. Jestem pewien, że będzie się starał, przynajmniej przez 2 dni. Po czym Puszek oddaje mapę Kitty, ale ta stwierdza, że już znalazła osobę, której może zaufać i nie potrzebowała do tego magii. Przed chwilą mówiłaś co innego, ale dobra. Gdy nagle Jacuś wyłazi z torby jako olbrzym po zeżarciu magicznego ciastka i odbiera im mapę, ale mały srajtek odwraca jego uwagę, robiąc w końcu switaśne oczy, po czym kocurki wbijają mu się prosto w kiełbasiane paluchy. To go oduczy wtykania ich w nie swoje ciasto. A gdy odzyskują mapę, rozrywają ją na strzępy, a Robal spala ostatni skrawek Feniksem i wszyscy się zwijają, zostawiając grubasa w zapadającej się gwieździe, która eksploduje fajerwerkami, po czym kocur wyznaje, że spędzenie jednego życia z Kitty to jedyne, czego pragnie, a Złotowłosa uświadamia sobie, że jej życzenie już się spełniło i ma wspaniałą rodzinę. Powodzenia w tłumaczeniu tego przyszłemu mężowi, po czym drużyna przyjaźni podwędza łajbę gubernatorowi, ruszając w kierunku nowych przygód i starych dobrych przyjaciół do Zasiedmiogórogrodu. Nie powiem, trochę tęskniłem. Moja prawdziwa ocena tego filmu to 7 na 10, a szyderczy tytuł to... Kapitan Pazur, jazda o życie. Jasna cholera. Przed wami skrót Wąt z mojego mieszkania. Skrót całego filmu o legendarnym pilocie, który jest napalony na samoloty prawie tak bardzo jak na kumpli z ekipy, a wszystko zaczyna się gdzieś w przymusowej lekturze. Mundraliński z zakadru wyjaśnia, że szkoła dla najlepszych pilotów wyszkoliła najlepszych pilotów. Tego bym się nigdy nie spodziewał. A jej oficjalna nazwa to Fighter Weapons School, ale fruwacze mówią na nią Top Gun. Maverick. Maverick? Maverick. Maverick? Maverick. A, Wolverine. Po czym banda bezrobotnych mimów macha łapami na lotniskowcu, udając, że to prawdziwa praca i są tam potrzebni. Wow, jestem pilotem! A Tom Cruiser po wyjściu ze sracza zarzuca stare szmaty i wsiada na swoją kultową motorynkę, pędząc do bazy. Nie jesteś jeszcze za mały? Gdzie dowiaduje się, że dowódcy mają zamiar udupić ich program na rzecz bezzałogowych dronów. Niedobrze. Nawet on się tam nie zmieści. Ale że admirał Twarda Kniaga jest jeszcze w drodze, żeby to oficjalnie ogłosić, Wolverine ładuje dupę do odrzutowego nietoperza i rusza przekroczyć barierę 10 machów. Człowieku, będziesz spizgany jak szmata, jak ty później wylądujesz? Gdy Kane staje właśnie przed furtką i podmuch prawie go wypierdala z sandału. A wyobraźcie sobie, gdyby miał włosy. Po czym Maverant przekracza latawcem 9 machów, a po chwili nawet 10 i wszyscy cieszą mordy, ale że Pyrtkowi zawsze mało, piłuje sukę dalej, jakby prowadził poloneza za 18 zł i cały system wali kasztana, a statek się rozpada jak małżeństwo. O kur... Nie pomyślałem życzenia. Na szczęście gdzieś poza kadrem ląduje na podusi i przyłazi do karczmy najeść się wody. Jakim cudem jeszcze żyjesz, oszuście? A później zasrany Houdini jest przepeptipopterowany do admirała Kane'a, który... O mój Boże! On należy do Spectre, uważaj panie Bond!
O nie, to nie ta franczyza. Który go roastuje, wychwalając wszystkie osiągnięcia, nie rozumiejąc, dlaczego nadal jest tylko kapitanem, gdy mógłby być już senatorem. Albo twarzą jakiejś posranej religii dla bogatych zjeb. Po czym nagle informuje go, że został wezwany z powrotem do Top Gun, więc Pyrtuś jedzie do Kalifornii ścigać się z odrzutowcami. Stare to, a głupie. I po wspominaniu swojego letniego romansu z lodowym chłopcem, John Szynka zapoznaje go z misją zniszczenia nielegalnego straganu z uranem, znajdującego się w kraju, którego nie nazywają. Chociaż wszyscy domyślamy się, o których wchodzi, a gdy majster przedstawia im swój plan ataku, sprowadzają go na ziemię. Łapiecie? Samoloty. Wyjaśniając, że nie będzie brał w nim udziału, bo ma tylko wyszkolić 6-osobową drużynę z 12 najlepszych pilotów. Ja na pewno poproszę tę latino niunkę, bo widzę, że ewidentnie mnie kocha. Och, nie, jednak za długie paluchy u stóp, nieważne. Ale że wśród młodych pistoletów jest syn Gusa, którego Maverick w pierwszej części z zimną krwią zamordował. To znaczy, był obecny przy jego śmierci, a to właściwie ludobójstwo. Odmawia udziału w tym projekcie, na co Schab stawia sprawę jasno, że jest tu tylko dzięki lodowemu chłopcu i to jego ostatnia szansa, żeby w ogóle na czymś polatać. Zawsze jest miotła. Po czym Mev czatuje z Ice Maciem, który upiera się, że tylko on podoła temu zadaniu, gdy zauważa go Penny, która nigdy fizycznie nie pojawiła się w pierwszej części, ale z jakiegoś powodu nie zapytali o powrót do roli aktorki grającej Charlie. I nie mam pojęcia dlaczego, chociaż się domyślam. A jej cyniczny ton sugeruje, że bolcowali się między filmami i nie skończyło się to dobrze. Pewnie przeleciał ją bez smarowania. A gdy Pete wyjmuje telefon, zgodnie ze zmyślonymi zasadami musi postawić wszystkim kolejkę, ale okazuje się, że jest obsranym widokiem, więc piloci wyrzucają go na zbity ryj. I to bez spadochronu. Chamstwo. Po czym zauważa Roostera grającego Great Balls of Fire i wspomina Gusa, który grał to, gdy Meg Ryan wyglądała jeszcze jak Meg Ryan. Zanim pasieka pszczół, tak jak większość podstarzałych gwiazd Hollywood. A później przypomina sobie ten cudowny dzień, gdy gęś przyjechał w sufit podczas katapultacji i umarł w jego ramionach. Gęsina to gęsina, nie ma co wybrzydzać. Po czym na tle skromnej flagi, Bates przedstawia Mavericio jako najlepszego pilota w historii Hollywood. Podobno jest nawet lepszy niż Luke Skywalker. I jak każdy szanujący się nauczyciel w filmie, na dzień dobry wyrzuca elementarz, zapowiadając, że dobierze im się do dupy. Mam dziwne wrażenie, że skierował to głównie do facetów, po czym Hangman i moja długopalczasta ex-żona podsłuchują, jak gada z Roosterem. Może i jesteś ode mnie wyższy, ale i tak cię zerżnę. To szukaj drabiny. A później przed ćwiczeniami z walki manewrowej jeden z uczniaków proponuje, żeby pierwszy zestrzelony musiał dygnąć 200 pompek. Widzę, że za bardzo tego nie przemyślałeś, geniuszu. Więc Crazy Maverick wszystkich po kolei zdejmuje, robiąc niezbędne piruety i szpagatobeczki, aż ustawia się do 6-9 z Roosterem. Nie odpuść. Który wkarwiony leci z nim w korkociąg niebezpiecznie nisko gleby, ale pół metra nad ziemią odbijają i kogut ma szansę na zestrzelenie, jednak boi się zejść niżej i Mev go zdejmuje. Ciesz się, że nie zdjął ci gać. Po czym Koguccio wyznaje Phoenix, że Mev usunął jego zgłoszenie do Akademii Marynarki Wojennej, marnując mu 4 lata kariery. A dlaczego jesteś na niego taki zły? Gdy Janek Szynka opierdala Cruisera, że zszedł poniżej ustawionej tyczki, więc ten bezszczelnie daje mu podanie o obniżenie jej jeszcze bardziej. Czy ty chcesz latać kanałami? A później odwiedza Penny, oddając jej dług i słysząc, że córka nie może z nią popłynąć, sugeruje, że on do niej dołączy. W ogóle mnie to nie zaskoczyło! I pomaga jej zetrzeć trochę świeżego pieprzu i naciągnąć firankę, a gdy odwozi ją później swoją motorynką, jest ewidentnie podjarana. Poczekaj, aż zobaczysz, jak ściana siedząco. Po czym Maverici pokazuje absolwentom swój posrany plan, według którego muszą jak najszybciej lecieć kanionem nie wyżej niż 30 metrów. A najgorsze, że licząc od ziemi. Ale na razie ulgowo daje im 3 minuty do celu i 90 metrów wysokości, z czym też sobie nie radzą, więc po kolei ich pyta, dlaczego umarli. Może trochę szacunku dla zwłok, chamie. A gdy Hangman podpuszcza Roostera, wspominając, jak jego ojciec zginął lecąc z Maverickiem, Koguccio przypuszcza atak z popychu. Chcesz, żeby umarł? Po raz kolejny? Ale po kilku wyzwiskach od impotentów się rozchodzą, po czym Iceman wzywa do siebie Tomka, którego ciśnie przez maile, żeby za wszelką cenę wyszkolił Roostera do walki. Mogło się po prostu wysłać. A gdy Piotr beczy, że nie potrafi i w ogóle to nikt go nie lubi, Iceman odpowiada, żeby zamknął
i brał się do roboty, bo kogut go potrzebuje. No i jaja same się nie zniosą. A po obowiązkowej grze na plaży o homoerotycznym podtekście, Mew zabiera Pen na przejażdżkę motorynkową, a gdy ją odwozi, ta zostawia za sobą otwarte drzwi. Chcesz, żeby komarów naleciało? I po ostrym, niewyżytym dyskutowaniu o życiu, Marvel wyznaje, że usunął zgłoszenie Roostera do marynarki, bo po śmierci Goose'a jego matka nie chciała, żeby latał. A przynajmniej przełożył to o 4 lata. I gdy dodaje, że chciał zastąpić mu ojca, nagle wraca córka Penny, więc wychodzi oknem jak ninja, stając centralnie przed Amelią. I ty jesteś gwiazdą Mission Impossible, która ostrzega go, żeby lepiej nie złamał znowu serca jej matce, bo zwinie mu wiagrę. A później Bates ogłasza nagle, że Ruscy, to znaczy na pewno Ruscy, przyspieszyli pracy i piloci muszą ukończyć trening tydzień wcześniej, więc Maverick zamawia 2 piwa i lecą ćwiczyć najtrudniejszy etap misji, latanie samolotami. Co nadal idzie im cienko i nie trafiają ani razu w cel, po czym Coyote piłuje trapeza do odciny mózgu i zaczyna spadać, ale w ostatniej chwili się ratuje. To po co mi to pokazujecie? Po czym nagle gołębie atakują nysę mojej niunki, uszkadzając silniki i razem z Bobem leci na czołowe z glebą, więc w ostatniej chwili się teleportują, gdy latawiec eksploduje. Ostatni raz dałem ci poprowadzić. A gdy Pete przekazuje później, że nic im nie jest, kogut nagle się rzuca, dopytując, dlaczego wycofał jego papiery. Na co odpowiada, że nie był jeszcze gotowy, bo za dużo myśli zamiast działać. Czyli żeby zostać dobrym pilotem, trzeba być idiotą? Gdy pojawia się Bates, informując, że Iceman wykitował, więc składają flagę w naleśnika, a Maveras podbija stempel do bio, żeby nie trafił przypadkiem do lodówki, a że jego ostatni sprzymierzeniec się zawinął, Janusz Szynka od razu odsuwa go od szkolenia, permanentnie uziemiając. Musi czuć się jak gniazdko. Ale gdy Kutafon obniża później poziom trudności, na radarze nagle pojawia się Maverick, który daje sobie tylko 2 minuty i 15 sekund na wykonanie misji. Jeśli teraz się rozjebiesz, to będę srał ze śmiechu. I wciska gaz do dechy, bujając się jak pierdolony Rezus, gdy ciśnie przez dolinę po trasie zgodnej z terenem wroga. Całe szczęście, że znaleźli u siebie identyczny rów. I wspina się na niewidzialną górę, robiąc na szczycie fikołka, po którym niszczy cel i odlatuje, mieszcząc się w czasie. Mówiłem, że jest lepszy od Skywalkera. Na co Jan Wędlina, gadając do żaluzji, niechętnie mianuje go dowódcą drużyny, więc przywdziewa marynarkę wojenną i mówi o tym Penny. Może zabierz ją ze sobą. Po czym wybiera członków dwóch załóg, a swoim skrzydłowym niespodziewanie mianuje Roostera. Ale przecież koguty nie potrafią latać. Więc po odprawie i zwaleniu konia niewidzialnemu olbrzymowi, domykają puszki i ruszają na misję, ale Rooster prowadzi jak stara baba. Wyobraź sobie, że lecisz do apteki. Jednak przypomina sobie słowa swojego mentora. Use the force, Luke. Nie tego. Tego, który kazał mu być debilem. I wrzuca dwójkę, zrywając powietrzny asfalt, po czym Maverant skutecznie wpuszcza pierwsze plemniki, a Rooster przez awarię lasera musi celować ręcznie. Dasz radę. Przypomnij sobie, jak ostatnio szczałeś po pijaku. I udaje mu się wpuścić bomby, wysadzając cały stragan z uranem, ale wchodzą w zasięg radarów i zasypuje ich deszcz rakiet, więc wyjmują parasolki z flar. Jestem poetą. A gdy kogutowi fajerwerki się kończą, Maverick ratuje go swoimi, ale dostaje w dupa i leci na ryj, a Szynka upiera się, żeby go zostawili. Wiesz, jak tam jest zimno? Po czym mordeczka po prostu wstaje z gleby cała i zdrowa. Niesamowite, co można osiągnąć poza kadrem. Ale pojawia się bojowy Peptipopter, który wali do niego z pikseli i już ma go podziurawić, ale wtedy Jezus Chrystus wstępuje z nieba, Rooster po niego wraca i rozsadza im dupsko, po czym sam obrywa, spadając do lasu, więc Forrest Gump odpala nogi i biegnie do niego, witając go z popychu. To był najdłuższy rozbieg, jaki w życiu widziałem. Wściekły, że wrócił po tym, jak się dla niego poświęcił, na co gówniarz odpowiada, że przecież kazał mu nie myśleć. Ta, to by się zgadzało. Po czym w zbombardowanej wcześniej bazie nieokreślonego kraju zauważają ocalały samolot, którym oczywiście jest F-14. Bo tym modelem latał Maverick w pierwszej części, więc bez problemu się tam zakradają, wzbudzając zero zainteresowania i odpalają starą torbę, wyprowadzając ją na dziurawy pas startowy. Ostatnio startowałem z identycznego na Okęciu. Więc startują z krótkiego pasa kołowania, który jest jak nowy, i ledwo wyciągają sukę, zahaczając o silosy ze zbożem, ale po chwili przystawiają się do nich bandity wroga, których piloci łudząco przypominają tych z myśliwców Imperium. I Rooster wymądrza się, żeby Maverick nie myślał, więc sprytnie załatwia jednego TIE Fightera, ale w drugim moc jest zbyt silna. I niestety, załatwia go trochę później serią z działka, ale gdy nie mają już amunicji, pojawia się kolejny bydlak Imperium, a katapulta nie działa, więc lecą do kosmosu i Mewa już przeprasza Goose'a. Nie przejmuj się, i tak już nie żyje. Ale gdy bydlak oddaje strzał, nagle zdejmuje go Hangman, po czym na luzaczku lądują w sieci na ryby.
O, siemanko! I wszyscy witają ich jak zasranych bohaterów, susząc jedynki. A Mewa dziękuje wąsowi za uratowanie mu życia i się przytulają, po czym grzebią razem przy Boeingu, gdy przyjeżdża Penny. Więc Maverick bierze ją na przelotkę, a Rooster gapi się na foty ze swoim starym. Kto by pomyślał, że wyrośnie mu taka duża gęś. Moja prawdziwa ocena tego filmu to 8 na 10, a szyderczy tytuł to... Powietrzne wojny. Ostatni kogut. Przed wami szyderczy skrót filmu o niebieskim dzieciorobie, który zwala się na łeb dalekim kuzynom, przynosząc w zamian wojnę. A teraz poderwiemy wieloryba. No, God, please, no! Gdzieś w do góry jajami Jake opowiada z zawinkla, że Pandora jest pełna niebezpieczeństw, ale największym z nich jest zakochanie się w niej. Zupełnie jak ze mną. Podczas gdy zbrzuchacona Neytiri naciąga strunę i oddaje strzał, bo co kocham to wpierdam. Odmawiając później pacierz, gdy mąż wyjaśnia, że każdy koralik to ważne wydarzenie, jak narodziny ich syna, adoptowanie córki czy zapuszczenie dreadów. Na Pandorze też jarają gibongi? A gdy w pierwszej części odsyłali człowieków, zostawili garstkę tych fajnych i Spidera, który przyłaził do nich bawić się już z czwórką bachorów. Słyszeliście kiedyś o nierobieniu dzieci? Chociaż Neytiri nie była z tego zadowolona, mówiąc wprost, że powinien zostać ze swoim gatunkiem. Spokojnie, jest biały, więc może tak powiedzieć. A po tyraniu przy obsrańcach ruszają na przejażdżkę motocyklami, zauważając nagle wytracające prędkość statki ludzi, którzy po 15 latach wracają na ich pasiekę, z miejsca niszcząc lasy i paląc żywcem zwierzęta. Zaraz, czyli to oni są tymi złymi, bo nie jestem pewien. Po czym pułkownik Quaritch wybudza się jako niebieski, witając kolegów strzałami na trąbę, a później oryginał, który zginął w pierwszej części, spoiler, tłumaczy mu w nagraniu przed wykitowaniem, że James Cameron skopiował umysły najtwardszych Marinesów i wysłał je na Ziemię, gdzie wyhodowali ich awatary i za pomocą jednego właśnie to ogląda. Ciekawe, kto ogląda wszystkie te filmy za moją pomocą. Po czym powietrzna flota Smurfów wykoleja Tomka i zestrzeliwuje przyjaciół, częstując się bronią, po którą sięgają też niegrzeczni synowie Jake'a, ginąc prawie w wybuchu. Chcecie, żeby ojcu zostało was już tylko 60? Ale na szczęście Loakowi nic nie jest, a Netayama znajduje Jake i używa do crossfitu, gdy w kołowrotku Quaritch informuje mięśni, że ich celem jest sprzątnięcie dowódcy zbuntowanych klanów, Toruka Makto. O kur... To jeden z głównych bohaterów. A po powrocie do swojej górskiej lepianki, dzieciaki Jake'a zbierają od Jake'a i Loak dostaje miesięczny szlaban na latanie. Nawet science fiction nie uchroni się przed zgredami. Po czym gówniaki idą do laboratorium, gdzie Kiri gada sobie z trupem swojej matki, a później ogląda jej odmłodzony face, udając, że nie wygląda dziwnie, jak ożywiona maska z odpustu. A Spider i Loak rozmyślają przy Kiri, kto puknął jej matkę, obstawiając Norma, który ciągle się wokół niej kręcił. Nie, ja myślę, że jednak wpuściła obcego. Ale to małemu dzikusowi robi się przykro, gdy wspomina o swoim starym, który właśnie ląduje z kapiszonami w Bridgehead, gdzie zaciąga się świeżym pandorskim powietrzem. Myślicie, że pachnie jak smurfowe lody? Gdzie pani generał Niegole Jaj oprowadza go po fawelach, wyjaśniając, że w tej części nie interesują ich już kopalnie nieuzyskiwalnium, a skolonizowanie planety, bo nasza zdycha. A wiadomo, że łatwiej osiedlić obcą planetę niż naprawić swoją. Po czym pokazuje im, jak dostają baty od oddziałów Saliego i gdzie smurfy mogą mieć kryjówkę w górach, alleluja. Łap za f***a. Ej, nie moja wina, że się rymuje. Ale ponoszą tam zawsze ogromne straty, dlatego wysyłają Kwarca i jego cyngli jako tubylców, żeby wkupić się w ich łaski i uniknąć agresji. Nie zaufają nikomu, kto nosi takie wieśniackie okulary. A tymczasem gówniarze, pląsając po dżungli, wpadają na ślady trepów i obserwują ich za krzaka, gdy pułkownik Rambo ogląda swoje zwłoki w mechu oraz innych elementach ściółki leśnej, po czym Loak raportuje sytuację ojcu i się wycofują, ale zostają schwytani przez cyngli, a Miles rozpoznaje syna Jake'a po środkowych palcach i swojego syna po imieniu, więc wzywa Ubera u żelazny i nadrabia film sprzed 13 lat, oglądając, jak zginął z rąk Jake'a i Neytiri, a później bierze swoją małą trupią główkę i miażdży ją w łapie. Czy można czuć większą potęgę niż wtedy, gdy miażdżysz swoją własną czaszkę i nawet nie boli cię głowa? A gdy w międzyczasie zachodzi słońce, czy co tam mają, Jake i Neytyce zakradają się niczym leśni ninja i zdejmują trepów jeden za drugim, uwalniając dzieciaksy. Ale
ale pająk obrywa i zostaje z powrotem schwytany. Gdzie twój Spidey sense, mały ciulu? Po czym ładują się z nim na odwrotne bungee do statku i torturują zapętlonym wygaszaczem ekranu, wypytując, gdzie ukrywa się Jake, ale mały się nie rozpruwa. Chociaż spódniczkę już mógł trochę popuścić i nagle Quaritch przerywa zabawę, gdy Spidey zamienia się w Eleven, proponując wykorzystanie nieistniejących więzów krwi i daje gówniarzowi swój nieśmiertelnik, ale ten rzuca go na podłogę. Ej, James Cameron wydał 500 000 000 na ekologiczny przekaz, a ty śmiecisz? Więc ojciec stawia mu ultimatum, że albo do niego dołączy, albo wróci do jajogłowych. A Jake podejmuje trudną decyzję, że jego rodzina opuści klan Omatikaya, żeby nie narażać swojego ludu, bo woleliby narazić jakiś inny lud. Więc zakładają fancy marynarkę innemu typowi, który symbolicznie zabija Toruka Makto, nacinając mu tylko suta. Teatr, brawo! I cała familiada wsiada na polskiego busa, lecąc daleko na tereny klaunów morskich, przycupując w końcu na podwórku klanu Metcaina, którego przywódców proszą o Uturu. A nie, Uturu już wyszło. Ale Ronald McDonald czepia się, że nie mają ciał przystosowanych do wody, a co najgorsze, mają za dużo palców i laski zaczynają na siebie syczeć. Oj, szykuje się bójka albo trójkąt. Jednak po liście zasług Jake'a niechętnie zgadzają się ich przygarnąć, a po przydzieleniu nadwodnej daczy uczą ich nurkowania i ujeżdżania dzikich bestii, które poruszają się w wodzie jak... no jak ryby. A tymczasem Spider-Dick ładuje się z awatarem starego na Peptipopter i wyśmiewa go, gdy chce uśpić swojego ikrama, podkreślając, że Jake zrobił to bez podpasek, ale nadal z warkoczykiem. Więc Trapper rzuca się na bestię z gołymi ręcyma i spada z nią w przepaść, a film się kończy. No cóż, trzeba próbować. Ale gdy koledzy spisują go już na straty, nagle wraca z już elegancko ujechanym ikramem. Kto by się spodziewał? A Cireya uczy Loaka o tym, że może jest mokre, ale oprócz tego, że jest wokół nas, jest też w każdym z nas, dając wszystko co jest, światło i mrok, życie i śmierć. Ale głównie recykling eco-friendly tekstów z pierwszej części, a gdy Kiri po bawieniu się w podwodnego Harry'ego Pottera i opi się w nader interesującą dziurę w ziemi, zaczepiają ją turkusowi, nabijając się, że musi być jakimś mutantem. Gościu, twoje graby wyglądają jakbyś miał magistra ze strugania Pinokia. Ale z odsieczą przybywają bracia Golec, którzy twardo stawiają słownie granice. A gdy Aonung dalej pyskuje, Loak się wraca i demonstrując jak działa jego łapa, uruchamia bójkę, po której dostają 80 opierdol z rzędu od Jake'a. Czy ja oglądam Piotra Frączewskiego? Czy to jest rodzina zastępcza? I mimo, że wszyscy widzieliśmy kto zaczął, każe Kloace przeprosić Turkasa i się z nim pogodzić. Co dziwo przyjmuje bardzo dobrze, od razu proponując, żeby razem zapolowali poza Rafą jak prawdziwi faceci. Nie widzę w tym nic podejrzanego. Ale gdy docierają na miejsce i Loak rusza głębiej ze swoimi nożyczkami zapolować na Karasie, tamci nagle się zwijają, zostawiając go samego. Tego nie dało się przewidzieć. I nagle jego skuter atakuje ogromna bestia, która po chwili oczywiście olewa wierzchołek i skupia się na nim, więc chowa się w Rafie, unikając gigantycznych szczęk, identycznie jak jego stary w pierwszej części. Są jak dwie krople recyklingowanej wody. Ale małemu kończy się powietrze i bydlak już po niego jedzie. Gdy sytuację nagle ratuje Tulkun, zabijając orkę i biorąc ze sobą gówniaka, którego prosi, żeby wyjął mu z płetwy harpun. Ty interesowna A gdy Loak to robi, łapią się za rączki, płynąc razem już jako najlepsi przyjaciele. A po powrocie do osady, Tonowari ruga swojego syna jak burą sukę za to, co odstawił. Bo oglądamy rodzinę zastępczą, remember? Ale o dziwo, Loak bierze na siebie całą winę i zakumplowuje się z Turkasem, który wyjaśnia mu, że Tulkun, którego spotkał, nazywa się Payakan i został wygnany za zamordowanie kilku Navi i Tulkunów. To dlaczego nie pływa w kajdankach? Ale Loak nie chce w to wierzyć i podjeżdża na skuterze do swojego przyjaciela, pytając, dlaczego go odkolegowali. Na co odpowiada, że to zbyt bolesne, więc jadą razem na ryby. Tak bez flaszki? A Cireya prowadzi ekipę nad Zatokę Praojców i schodzą niżej do ich drzewa dusz, gdzie Kiri podpina kabel HDMI i wchodzi do laboratorium, pytając matkę, dlaczego urodziła się inna i czuje tak głęboką więź z Eiwo. Chociaż w oryginale obie postacie mają głos Sigourney Weaver, więc pyta sama siebie, ale gdy dodaje pytanie, kto ją zapychał, nagle połączenie się zrywa i mała dostaje ataku padaczki, więc zabierają ją do wiochy, gdzie próbują jej pomóc naukowcy, ale Neytiri ich przepędza i wjeżdża z Nahorka. Pokaż im, jak wygląda nowoczesna medycyna, która kuje ją gwoździem, pierd***
Kiri od rzeczy i wydmuchuje złe moce na zewnątrz. Pani jest z NFZ? A gdy Kiri odzyskuje przytomność, Jake dowiaduje się, że już nigdy nie będzie mogła podłączyć się do drzewa dusz, bo wykituje. A w międzyczasie Quaritch wyłapuje sygnał peptipoptera naukowców i zwala się na statek do połowu Tulkunów. A wiesz w ogóle jak ryfować bugszpryt? I zmuszają załogę, żeby popłyno lecieli na tereny turkusowe, gdzie z dalekich podróży wracają właśnie Tulkuni, morscy bracia i siostry klanu Metcaina. O podłączaj kabel pod 230. Wyjątkowo inteligentne istoty, które godzinami wymieniają się newsami ze swoimi bliskimi, a nawet mają tatuaże. Oj, widzę, że ktoś tu był w Tajlandii. No i chuj, że się nie klei. Ale w tym czasie oprawcy wojenni terroryzują już inny klan morski, pytając, gdzie to róg ma kto. A gdy niczego się nie dowiadują, zabijają im skuter wodny i podpalają cały dobytek. Niełatwo znaleźć takie meble ogrodowe w Perlamle-Me. A gdy Loak pyta znowu Pajacana, dlaczego go wygnali, zaprasza go do ryja, gdzie rozwija przed nim swój... warkocz? Uff. Do którego młody się podłącza, oglądając jak ludzie polowali na jego bliskich, a później ruszył na człowieków z odwetem, ale jego ekipa zginęła. Wszystkich świętych musi mieć przejeb. A po czym małolaci standardowo zbierają cenne punkty opierdolu i dodatkową lekcję historii, z której Loak dowiaduje się, że jeszcze w czasach pierwszych pieśni, czyli zanim pojawił się autotune, Tulkuni wybijali się nawzajem, walcząc o terytorium, a później dla zemsty. Ale w końcu uznali, że zabijanie się jest trochę głupie i go zakazali, a że Pajakan zabił swoich, został wykolegowany. Co Loak mógłby spokojnie sprostować, bo wie dokładnie, co się wydarzyło, ale to byłoby zbyt logiczne. Więc odpowiada tylko, że on i tak wie swoje. A tymczasem bydlaki postanawiają wykurzyć Jake'a, polując na Tulkuny przy brzegu, czyli praktycznie członków rodziny. Nieładnie atakować członka. Więc oddzielają od stada świeżo upieczoną matkę, używając bomb głębinowych i dźwiękowych działek, po czym spowalniają ją balonami. Wyposażone niunki wiedzą, o czym mówię. Ładując jej harpun z wybuchową głowicą prosto w bebech, a gdy zdycha, wbijają w nią dyszle i holują do statku, wjeżdżając prosto do japy, gdzie wwiercają się przez podniebienie do mózgu. Zabicie karpia w wannie już nie wydaje się takie skomplikowane, co? Skąd wydobywają najdroższą substancję znaną człowiekowi, amritę, która całkowicie zatrzymuje starzenie się u ludzi. No i tutaj niestety moje współczucie się kończy, wielorybki. A gdy wędkarz dowodzący każe zatopić zwłoki, Quaritch rozkazuje zostawić przy nich balony, żeby tubylcy wiedzieli, czyja to sprawka. I Ronald McDonald rozpoznaje swoją duchową siostrę, która była kompozytorką niezliczonych pieśni. No ale to nie jest moment, żeby nas rozśmieszać. A później Jake przekonuje suszących jęzory tłumoków, że nie ma sensu walczyć i muszą jak najszybciej ostrzec Tulkuny, że taki nadajnik zwiastuje śmierć. Bo potrafią komponować muzykę, ale tego by się za chuj nie domyślili. Więc Sroak cichaczem rusza ostrzec pawiana, ale okazuje się, że już dostał nadajnikiem, a rybacki kuter jest za winklem. Więc Smurf daje znać starym i wszyscy zbierają się na bitwę, łapiąc za karabiny maszynowe i zabawki z odpustu. Nie zapomnij o strzałkach z przystawkami. A dzieciakom udaje się wyrwać nadajnik, ale Quaritch ich zauważa i siadają na nich śmieszne batyskafy, które łapią ich w sieci. A bydlak transportuje ich na statek i każe przywiązać do relingu, gdyby tylko zapomnieli go zamontować w stoczni. Po czym Kuracz pożycza blutacza i stawia Jokerowi warunek, że ma przypłynąć po gówniaków sam. Ale gdy Jake rusza, Porsche Pajakan obczaja sytuację z podwójnej gały i rzuca się na statek, mordując oczywiście tylko tych złych, a ja siadam dupą na własny obiad. Więc dzikusy ruszają do ataku, bez problemu zdejmując uzbrojonych w karabiny maszynowe żołnierzy, a pod wodą Kiri morduje operatorów batyskafów, ożywiając pianki za pomocą swoich Harry Potterów. Fajne, tylko trochę za bardzo przypomina mi Matrix Zmartwychwstania. Po czym Spider-Boy sabotuje morskiego smoka, niszcząc kierownicę i wpadają na skałę, dziurawiąc podwozie i zalewając statystów. No, to nie jest fair. A gdy polują na Pajakana, ten odstawia Neo i owija linę wokół ich kutra, naciągając ją tak, że kapitan traci łapę, wpadając do wody. Więc jeśli nie zgrali jego wspomnień z prawej ręki, to raczej nie będzie go w sequelu. A na pomoc gówniakom przybywa Neteyam, który ich odcina, ale Loak upiera się, że muszą pomóc Spiderowi. Po czym jeden z trepów łapie Kiri i przyszpila ją do statku, gdzie Tuk i Cireya po nią wracają, ale nagle pojawia się Quaritch i wyrzuca turkusową do wody. O nie, ona...
W sumie zajebiście pływa. No, nieważne. A bracia Golec uwalniają Spidera i udaje im się uciec, ale okazuje się, że Neteyam oberwał. Więc wiozą go na skałę do reszty rodziny, która zapewnia go, że na pewno wróci do domu, po czym typ umiera. Uff, przynajmniej nie będę się już zastanawiał, na którego brata patrzę. A Quantum of Solace ponawia ofertę wymiany Jake'a za jego córki, więc po ogarnięciu żony, żeby nie zamolała pi***, odstawiają swoją morderczą choreografię, zdejmując tysiące uzbrojonych trepów bez jednego zadrapania. Może lekka suchość pochwy, to tyle. Ale gdy Jake uwalnia Took, Quaritch, trzymając sztylet na gardle Kiri, każe mu się poddać. Więc Neytiri przykłada sztylet do gardła jego niby synowi. Pewnie od samego początku o tym marzyła rasistka. I z początku trep zgrywa obojętnego, jakby to była pierwsza randka, ale gdy Neytyce biorą zamach, nagle ją zatrzymuje, puszczając Kiri. I gdy rodzinka się wycofuje, odgraża się, że będzie szukał Jake'a po wszystkie sequele. A trochę i będzie. Więc Jacek postanawia to zakończyć, stając do walki. A gdy walą się po ryjach, ktoś podpala wody i Kiri zostaje wciągnięta pod pokład, więc Neytiri rusza za nią. A gdy Titanic zaczyna tonąć, ten smok morski, wszyscy zostają uwięzieni w wodzie, a po Boxing Night dla nurków, Jake w końcu dusi bydlaka, który opada na dno. A Loak znajduje starego i cytuje mu Biblię, bo na to zawsze jest czas, smęcąc o jedności z morzem, które wszystko daje i zabiera i bla bla bla. Gdy Kiri odpala jarzeniówki, znajdując siostrę i Neytiri, której przekazuje tlenowy serdak i się stamtąd zwijają. Będzie 50 punktów dla Gryffindoru jak a Kloak z pomocą Pajakana wyprowadza starego na powierzchnię, gdzie Jake mówi w końcu synowi, że go widzi. A my widzimy was obu, Sherlocku. A Pająk po walce ze sobą w końcu decyduje się uratować też swojego grzyba, którego wyciąga na powierzchnię. Bo niełatwo stworzyć dobry czarny charakter. Ale gdy stary proponuje mu spółkę, olewa go, wracając do swojej prawdziwej udawanej rodziny, która uroczyście wrzuca Neteyama do bio, po czym Jake informuje Tonowari, że się wynoszą, ale odpowiada, że od teraz są już częścią ich klanu. Wiążą się z tym jakieś zniżki? Bo jeśli nie, to... Więc podłączają się do drzewa dusz i Jake wspomina scenę z początku, gdy łowił ryby z Neteyamem, po czym informuje nas za winkla, że to jego nowy dom, który będzie bronił w kolejnych sequelach. Pod warunkiem, że ten zarobi co najmniej 60 pierdyliardów. Moja prawdziwa ocena tego filmu to 8 na 10, a szyderczy tytuł to... Titanic 2. Wakacje w Europie. A teraz obejrzyj kolejny szyderczy skrót, który osobiście kazałem dla ciebie wybrać algorytmowi. Śmiało.